Tak naprawdę wchodząc w historię tych spotkań, mogę powiedzieć, zdałem sobie sprawę, że to już jest kolejne spotkanie i warto powiedzieć w tym momencie o tym, jakie już spotkania się odbyły. Dlatego pozwolę sobie krótko przedstawić jednym zdaniem. Był to Leszek Szymowski, zamach w Smoleńsku. Był to Paweł Szałamacha, kulisy kryzysu, temat ekonomiczny. Był pan Leszek Gadowski, wieża komunistów. Mieliśmy również autora ponownie Leszka Szymowskiego, agenci SP kontra Jan Paweł II. Pan Rafał Ziemkiewicz, myśli nowego NDK. Oraz ostatnie spotkanie, które było również liczną frekwencją, jak tutaj dzisiaj zgromadzeni Państwo, Leszek Żebrowski, mity przeciwko Polsce. Dziś natomiast mówimy o książce lub książkach dostępnych w tej chwili na pulpicie pana Piotra Gontarczyka. Proszę o przywitanie naszego autora. Pan Piotr Gontarczyk, urodzony w roku 70, obecnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Z punktu widzenia życiorysu dorobek bardzo ciekawy, ponieważ wiele publikacji ma charakter historyczny, jest z wykształcenia politologiem, kończył Uniwersytet Warszawski i kolejno był zaangażowany w pracę Biura Rzecznika Interesu Publicznego w Warszawie, a następnie od roku 2006 w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie w dziale udostępniania archiwizacji dokumentów, następnie w biurze lustracyjnym od roku 2007 do roku 2010. Właśnie dzisiaj się dowiedziałem, przed chwilą rozmawiając, że z tego biura dzień przed katastrofą smoleńską, czyli pan Kurtyka podpisywał kilka dni zmianę personalną, zmianę stanowiska i przeszedł pan do Biura Edukacji Publicznej i w tej chwili pracuje jako główny historyk, główny specjalista, badacz historii. Jeżeli chodzi o książki i literaturę, którą wydał pan Gontarczyk, mogę powiedzieć, że są to książki z gruntu historyczne, bardzo ciekawe. Część być może Państwa zna te książki, w związku z tym przytoczę tylko najważniejsze tytuły. Ta, która stała się tematem pracy doktorskiej pana Piotra Gontarczyka i tak naprawdę uzyskał on tytuł doktora w oparciu o pracę Polska Partia Robotnicza, droga do władzy, rok 41-44. Z tej okazji wyszła też książka, w tej chwili jest to trzecia edycja dostępna również dzisiaj do zakupienia w tym momencie u nas. Następnie Kłopoty z historią, taki triplet, mianowicie Kłopoty z historią wydane w roku 2006, Nowe Kłopoty z historią wydane w roku 2008 i Najnowsze Kłopoty z historią wydane w roku 2013. Oraz książka, którą może Państwo znacie, dlatego że była kiedyś głośna w mediach i nie tylko, otóż SB Lech Wałęsa, Przyczynek do biografii, razem z panem doktorem Sławomirem Cynckiewiczem, również pracownikiem Instytutu, wówczas Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie już nie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Częściowo o tych książkach. Formuła spotkania jest taka, że mam kilka pytań przygotowanych do autora. Oczywiście Państwo będziecie mogli również zadawać pytania. Na ten moment myślę, że możecie Państwo po wysłuchaniu sobie te pytania przygotować. Ciąg dalszy jest następujący. Poprzez formułę spotkania poruszymy najpierw temat genezy i historii króciutkiej powstania Polskiej Partii Robotniczej, jak to się przekłada na stosunki dzisiejsze i politykę dzisiejszą. Następnie kwestię związaną z najnowszymi kłopotami historii. Właściwie rozszyfrujemy ten tytuł, co to oznacza, oraz kilka ciekawych akcentów dotyczących książki SB Lech Wałęsa. Po czym będą Państwa pytania? Myślę, że wyczerpiemy ten czas. Pan Piotr Gontarczyk jest do Państwa dyspozycji. Książki oczywiście z autografem. Tyle z mojej strony i zapraszam do części pierwszej. Zadam pytanie, które wywodzi się z pana pracy doktorskiej, a opiera się o następujący tytuł Polska Partia Robotnicza, droga do władzy 41-44. Napisał pan pracę doktorską i tutaj dlaczego się pan doktoryzował z tej pracy? Z tego tematu 41-44 to bardzo dawna historia. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego dziś warto o tym mówić? To dobrze, że ostatnią osobą, która tutaj była przede mną, był Leszek Żebrowski, w jakiejś mierze mój nauczyciel i mentor w czasach, kiedy byłem studentem, ponieważ studiowałem politologię i zacząłem jednocześnie studia na historii. Bardzo dużo się nauczyłem na historii starożytnej, na historii, na mediewistyce, jeżeli chodzi o dokumenty, o pewne takie niuanse kancelaryjne, no ale jak poszedłem na wiek XX, to troszeczkę nie było z kim rozmawiać. I moim mentorem był człowiek, który funkcjonował poza nauką, czyli Leszek Żebrowski, który się zajmował Narodowymi Siłami Zbrojnymi. No i głośniej, tak? Dobra. No i tak zaczęła się moja przygoda z II wojną światową, ponieważ chciałem pisać magisterkę albo zająć się badaniami właśnie partyzanki narodowej. Leszek Żebrowski powiedział, że w zasadzie takim najciekawszym tematem, który w ogóle nie jest ruszany przez historyków po PRL-u, jest właśnie partyzanka komunistyczna. Trochę zgrzytałem zębami i nie chciałem się tym zajmować. Dlaczego ja mam zajmować się komunistami? Ale im dalej wchodziłem w tą tematykę, okazało się to niezwykle ciekawe. Przede wszystkim dlatego, że cała historiografia, która na ten temat powstała, no to była całkowicie sfałszowana. To wszystko, co na ten temat napisano w PRL, nadawało się tylko do kosza na śmieci. Odkrywałem kolejne rzeczy, zaczynałem to już wtedy solidnie badać, ciągnęło mnie to. I tak najpierw powstał 3-tomowy wybór dokumentów, który wydałem właśnie z Leszkiem Żebrowskim i z Markiem Chodakiewiczem. W ogóle nieznane dokumenty partyzantki komunistycznej. Okazało się, że temat jest bardzo wdzięczny, bo ta ich kancelaria jest wprost niesamowita. Prostym językiem opisywali sami, jak napadali, rabowali, w ogóle się nie zajmowali żadną działalnością antyniemiecką. No i tak po tym 3-tomowym wydawnictwie kontynuowałem te badania i w 2003 roku, tak, w 2003 roku obroniłem książkę właśnie pod tytułem PPR Droga do władzy 41-44 na Uniwersytecie Warszawskim. To jest właśnie cała historia, zaczęła się od Leszka Żebrowskiego i troszeczkę przypadkiem. Gościliśmy tutaj Leszka Żebrowskiego, postać już znana. A jak to się przekłada na świat dzisiejszy? To, co Pan opisał i skutki, geneza przełożona na dzisiejsze warunki. Wydaje mi się, że te wszystkie badania nie są tylko takim abstrakcyjnym odtwarzaniem, rekonstruowaniem tego, co się zdarzyło w roku 1941, 1942, 1943. Już w ostatnim rozdziale tej książki opisuję niezwykle ciekawe losy tych ludzi, tych bohaterów tej książki z komunistycznej partyzantki po wojnie. Okazało się, że można było przed wojną mieć kilka wyroków kryminalnych za napad z bronią, paserstwo i być wysokim funkcjonariuszem bezpieki po wojnie. Okazało się, że można było jak generał Korczyński zamordować ponad 100 Żydów, dzieląc się ich ubraniami i biżuterią na miejscu zbrodni i zostać po wojnie ministrem i członkiem KC i biura politycznego. No tacy rzezimieszkowie, czy wręcz pospolity bandyci, zajmowali czołowe stanowiska w aparacie PZPR i w aparacie bezpieki. To bardzo dużo mówi o PRL-u, o tej epoce do 1989 roku, ale poprzez to, że część tego środowiska politycznego w postaci postkomunistów funkcjonuje do dzisiaj, ono prezentuje zbliżony co ich przodkowi poziom intelektualny i moralny. Także to jest pokazywanie, skąd ci ludzie się w polskiej polityce wzięli. I ci w PRL-u u władzy, i ci, którzy dzisiaj funkcjonują jako partia postkomunistyczna. W swojej książce, czy w swoim opracowaniu pokazuje Pan również doraźne i strategiczne cele PPR-u. Mógłby Pan je opisać, ponieważ znalazłem dosyć drastyczne sformułowanie. Biologicznie wyniszczyć Polaków. No tak, oczywiście. To tylko w historiografii PRL-owskiej obowiązywał taki mit, że to byli lewicowi jacyś polscy działacze, którzy chcieli budować lewicową Polskę. To jest oczywiście komunistyczna propaganda. Tą partię kazał założyć Józef Stalin. Wybrał do tego w zasadzie Komintern na jego polecenie oddanych towarzyszy sowieckich, którzy z Polską, z patriotyzmem, z czymkolwiek takim w ogóle nie mieli nic do powiedzenia. Ja książkę zaczynam takim smakowitym cytatem, kiedy ci towarzysze z PPR lecą do Polski. I jest ten cytat właśnie na okładce, że oni opowiadają, że jak wsiedli do samolotu i lecieli do Polski, to na pożegnanie naszej sowieckiej ojczyzny zaśpiewaliśmy "Szeroka strana nasza radnaje". Więc to byli tego rodzaju ludzie, tego rodzaju formatu działacze. I oni mieli jedno zasadnicze zadanie. Nie było to w ogóle związane z interesami społeczeństwa polskiego. Oni mieli w Polsce wywołać zbrojne powstanie, które przerwałoby niemieckie linie zaopatrzeniowe. Stąd ta cała patriotyczna mistyfikacja PPR-u, bo komuniści sobie zdawali sprawę, że jak będą działali oficjalnie pod czerwonym sztandarem, no to nikt pod ich sztandary nie pójdzie. Polacy genetycznie troszeczkę są antykomunistami, to po pierwsze, po drugie mieli doświadczenia w roku 20, no i bardzo świeże doświadczenia z lat 39-41, wobec czego oczywiście komuniści nie mieli szans budować masowej partii, dlatego udawali tych patriotów i to chodziło właśnie o wywołanie tutaj powstania na niemieckich liniach zaopatrzeniowych, żeby przerwać dostawy na front wschodni. Oczywiście, no, gdyby ten plan się powiódł, tak, no to było kwestią kości środków, żeby to Niemcy po prostu całe takie powstanie masowo eksterminowali, prawda, wobec czego no, zapłacilibyśmy po prostu my za to głową. No na szczęście to ten plan PPR w zupełności nie wypalił, oni pozostali na całkowitym marginesie, przede wszystkim dlatego, że Polacy się samoorganizowali i mieli państwo podziemne, które nie dopuściło do tego powstania, nie pozwoliło na zagospodarowanie młodzieży czy tego elementu patriotycznego, który chciałby walczyć, bo już on był już szereg polskiej konspiracji. A to sformułowanie, które pan przytoczył, czyli biologicznej eksterminacji, no pada może nie wprost, ale powiem Państwu o jednym z dokumentów, który w tej książce cytuję. No ja znalazłem go zupełnie przypadkiem 10 lat temu w ukraińskiej książce, ale już jest znany w tej chwili maszynopis oryginału tego dokumentu. Otóż w 1943 roku dowódca sowieckiego sztabu partyzanckiego pan Ponomarenko pisze taki elaborat. Co my mamy robić dalej z Polakami, z Polską? A no pisze tak, no nie, Polacy ponieśli w 1939 roku stosunkowo nieduże straty w kampanii wrześniowej jako społeczeństwo, tak? Oczywiście zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ale jako Polacy no za bardzo dużych strat nie ponieśli, tak? No więc co mamy zrobić z nimi, ponieważ oni są antykomunistyczni, będą bronić granicy swojej na wschodzie, tak? I nie pozwolą się łatwo sowietyzować. No więc on mówi tak, trzeba wysyłać tam masowo naszych ludzi, partyzantów, komunistów na tyły frontu, żeby powstała masowa partyzanka komunistyczna i żeby Polacy, no, na tyle Polaków wyniszczyć, to pada wręcz, żeby w momencie, kiedy przyjdzie do Polski Armia Czerwona, żeby oni nie zachowali swoich sił, żeby oni nie byli zdolni do oporu. To jest po prostu wyniszczenie społeczeństwa i to wpada wprost w sowieckich dokumentach. I tą politykę no, Moskwa próbowała w Polsce realizować na różne sposoby, a przede wszystkim poprzez wspieranie PPR i komunistycznej partyzantki. Także jeżeli mówię o biologicznej dominacji czy wyniszczeniu, to dokładnie jest to expressis verbis pada wprost taki plan w sowieckich dokumentach wobec Polski w 1943 roku. Aż trudno w to uwierzyć. Cytuję ten dokument bardzo obszernie. W tej książce wyszło właśnie trzecie wydanie o PPR-ze. Są bardzo obszerne fragmenty. Jeżeli ktoś już bardzo wysoko specjalizuje się w dokumentach, czy interesują go takie drobiazgi, to historyk taki Bogdan Musiał, polsko-niemiecki, dokument ten kilka lat po ukazaniu się mojej książki znalazł w Moskwie w oryginale, przetłumaczył cały i jest on w jednym z pism naukowych, chyba że jak najnowszych, albo w biuletynie IPN jest wydany w całości. Pewną sprzeczność, czy może Pan to wyjaśnić, mianowicie wiemy wszyscy o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Czy polscy komuniści w tamtym okresie nie mieli pretensji do swoich braci? Ale o co mieliby mieć pretensje? Oni byli zawsze wiernymi synami Związku Radzieckiego. Co postanowiła partia i co postanowił towarzysz Stalin, to po prostu realizowali. No i tyle. Dla nich to oznaczało przekroczenie granicy Związku Sowieckiego tylko dalej. Im więcej różnych obywateli, w tym Polaków, jest pod władzą radziecką, to jest prawie w niebie, w krainie szczęśliwości. Więc no cóż, mieliby mieć pretensje o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Jest taki fajny elaborat, bodajże z roku 1040, napisane przez Mołojca, jednego później z czołowych przywódców PPR-u, Bolesława Mołojca, który pisze wprost, no, psia krew, pod władzę Sowietów dostało się 2 miliony, psia krew, dlaczego tylko 2 miliony, prawda? Pada wprost, też to cytuję w książce. To są wierni synowie Związku Radzieckiego i dlaczego mieliby do swoich przełożonych, do swojego kościoła, do swojej komunistycznej religii mieć jakiekolwiek do to pretensje. To są ludzie wierzący po prostu. Inaczej. No tak, inaczej. Zdecydowanie tak. Aby można działać, należy też mieć pieniądze. Czy rozwinął Pan ten wątek i mógłby Pan na temat troszeczkę powiedzieć, bo bez pieniędzy nic się nie dzieje. Przecież należało mieć jakieś pieniądze, aby działać. W związku z tym skąd były pieniądze? Na jakich zasadach one funkcjonowały? organizacje w tamtym okresie i również po okresie II wojny światowej. No więc w czasie wojny ludzie, którzy zakładali PPR, dostali spore pieniądze od swoich przełożonych sowieckich, znaczy lądowali z takimi paczkami zaszytymi, bodajże było to po kilkanaście tysięcy dolarów na dwie grupy inicjatywne PPR. No ale oczywiście takie pieniądze szybko idą w warunkach konspiracji, bo to przecież wymaga lokale, dokumenty, kupno broni, to wymaga ogromnych zawsze środków. Polskie państwo podziemne było finansowane przecież przez rząd i przez środki płynące z Londynu. Więc komuniści mieli inną metodę. To znaczy, jak mówił jeden z towarzyszy z kierownictwa partii, działali oni w dzień w partii, a w nocy robili sklepy na Pradze. To znaczy całe kierownictwo partii do czołowych działaczy z Komitetu Centralnego po prostu napadało na sklepy, na jubilerów, na jakieś warsztaty krawieckie. Całe towarzystwo, kierownictwo partii żyło po prostu z bandytyzmu. I to nie w takim zakresie, w jakim to były niezbędne środki potrzebne, no nie wiem, do funkcjonowania w konspiracji, tak, żeby, no nie wiem, mieć lewe dokumenty, lokale, no, ale towarzystwo miało dużo młodych pań naokoło, którym trzeba było sprawić futra i najlepiej je gdzieś zdobyć, prawda? No to wszystko były potrzebne duże środki. W dokumentach Komitetu Centralnego Partii są rozliczenia pierścionków, obrączek, łańcuszków złotych i tego typu fantów, które towarzysze po prostu zdobywali z bronią w ręku. I to jest w czasie wojny. Tak samo z bandytyzmu pospolitego żyła niemal cała partyzantka komunistyczna. Nie było innych środków, tylko pospolity bandytyzm. Ale w książce też publikuję bardzo ciekawe dokumenty no z okresu powojennego, czyli lat 45-46. No niewiele się zmieniło. Znajdą Państwo tam taki dokument zeskanowany, bo po co ktoś mam do mnie mieć pretensje, że sobie coś zmyślam w ogóle. Z Urzędu Bezpieczeństwa pierścionki, monety, złote łańcuszki. Z Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi jego szef, towarzysz Moczar. Przyjeżdża do niego jeden człowiek z KC, kwituje to i wiezie to do KCPPR i tam to na miejscu kwituje towarzysz Wiesław, czyli Gomułka. Więc zmieniła się epoka. Mechanizmy zmieniały się powoli, no powiem tak. Odwołam się do innego wątku, mianowicie pan Leszek Żebrowski miał tutaj okazję przedstawić nam historię i dorobek Narodowych Sił Zbrojnych. A odwołuję się dlatego, że wtedy nie wiedzieliśmy chyba jeszcze o filmie, który pojawił się w produkcji w telewizji ARD Nasi Matki, Nasi Ojcowie, w którym jest taka scena, gdzie zarzuca się, no, mówimy o słynnej scenie, w której zamyka się wagon z więźniami żydowskimi do obozów, w którym to przedstawiciele Armii Krajowej mówią, że nie pomogą. A jak to było z PPR-em w tym okresie? Znaczy, przede wszystkim ta scena jest, to muszę koniecznie powiedzieć, całkowicie fałszywa, takiego przypadku w ogóle nie było. Nigdy coś takiego nie zdarzyło, żeby AK zatrzymało pociąg z Żydami. Właśnie tego typu, a jeszcze żeby go uwolniła tych ludzi, czy zamknęła ich zamiast uwolnić. To jest całkowicie historia sfałszowana. Natomiast no tak, w PRL-u, jak to w PRL-u była ładna propaganda, jak to masowo lewicowi partyzanci, KC i tak dalej ratuje dużej ilości Żydów. No, niektórych ratowali, ponieważ no, mieli z nimi kontakty z żydowskimi komunistami często jeszcze przed wojną, więc były to środowiska dosyć takie bliskie, tutaj kontakty były, w związku z tym można było pomóc swoim znajomym, kolegom, czasami nawet żonie i jej rodzinie itd., itd. No, ale jest problem ogromny partyzantki komunistycznej w terenie. Zbrodnie, które przypisywano na Żydach NSZ-owi w czasie wojny, no, były w dużej mierze propagandową fikcją. To się w żaden sposób nie potwierdziło potem w dokumentach i w badaniach historycznych, a jest odwrotnie. To komunistyczna partyzantka masowo mordowała Żydów i rabowała Żydów. Na Kielepczyźnie, na Lubelszczyźnie no, ofiary idą po prostu w setki. Przy czym no, tutaj nie było jakichś powodów gruntownego antysemityzmu. Taki element też był, ale nie był najważniejszy. Tu kluczowe było to, że ta partyzantka była kompletnie zdemoralizowana, było bandyctwo. Niekiedy to były jeszcze przedwojenne grupy takich, jak to nazywano na prowincji, kurzajów czy koguciarzy, którzy przed wojną byli po prostu koniokradami i chodzili już wtedy w czterech pierścionkach. No to PPR chętnie brał takich ludzi i generalnie to byli ludzie chciwi, to byli ludzie pazerni i zdemoralizowani. Dla nich po prostu Żydzi w lesie byli łatwą zwierzyną łowną i często posiadali przy sobie jakieś środki, tak, kosztowności, czy pieniądze, czy jakieś cenne rzeczy osobiste. No i po prostu można było ich łatwo i bezkarnie na nich polować. I ofiary wśród Żydów ukrywających się w lesie idą po prostu w setki w czasie okupacji. No i taką właśnie najbardziej prominentną postacią, którego ludzie, współpracownicy najbliżsi z nim zabili, ja tak mniej więcej liczę, ponad 100 osób. Głównie właśnie w celach rabunkowych, to są wsie takie Ludmiłówka, Grabówka, powiat Kraśnik. No to jest późniejszy minister, członek biura politycznego IKC, generał Korczyński. Rzeczy, które cytuję w tej książce, no to się często nie nadają do powiadania, bo oni sobie kilku Żydów stawiali w szeregu i się zabawiali, ilu można na raz jedną kulą zabić, tak? Albo dokonywali jakichś czynności nie do opisania już z ciałami zabitych kobiet, prawda? No to zabawiali się chłopcy, to mogą Państwo w książce przeczytać, co robili komuniści. Także to jest ogromna skala, a czasami są to zbrodnie, które po wojnie przypisywano, morderstwa, które po wojnie przypisywano właśnie NSZ, którym bada Leszek Żebrowski. Ostatnio relatywizuje się dorobek Narodowych Sił Zbrojnych, a jak Pana zdaniem wygląda dorobek partyzancki Armii Gwardii Ludowej? To nie bardzo wiem, od czego zacząć, bo nie bardzo jest o czym mówić, powiem tak. Ja oczywiście, próbując tak coś weryfikować, zaczynałem od analiz książek samych komunistów, którzy na ten temat zrobili, dokonali jakichś bilansów, tak? Jest taka podstawowa książka Józefa Bolesława Garasa, oddziały Gwardii Armii Ludowej, i wszystkie wypisane po kolei i ze swoimi akcjami bojowymi. No to większość z tych oddziałów bojowych, to tam akcje przeciwko Niemcom, oficjalnie to można policzyć na palcach jednej ręki. I generalnie jak się to zaczęło weryfikować, te pozostałe akcje, które tam były często przedstawiane jako akcje zaopatrzeniowe czy akcje gospodarcze, jak to było ładnie nazywane, no to jest po prostu tutaj się sprawdzić w terenie, o co chodziło, albo nie w książkach, tylko we własnych dokumentach komunistów. No to wiadomo, o co chodzi. Poszli, obrabowali plebanie, albo tam spalili dwór, zabijając dziedziczkę i zrabowali wszystkie świnie. To są tego typu akcje. Generalnie z tego, o czym pisano, wyliczano w książkach o partyzance komunistycznej w czasach PRL-u, tak po moich skromnym drapnięciu, przecież nie można wszystkiego zbadać, można część jakąś tam wyrywkowo sprawdzić, to się okazuje, że linie kolejowe, pociągi, gdzie wysadzali, to nigdy torów kolejowych nie było. Stacje, które zniszczyły, jakie zbudowali 150 lat temu, tak stoją do dzisiaj i nikt nigdy nie ruszał. A jak się odejmie te akcje zaopatrzeniowe, jak oni to ładnie nazywają, to naprawdę niewiele zostaje. Nawet w przemówieniach towarzysze potrafili mówić w latach 70., 80., że partyzantki komunistycznej było 80-90 tysięcy. W porywach było ich do 2-3 tysięcy ludzi. W porywach. Przy czym ten poryw największy to jest lato 44, kiedy Sowieci zrzucają po prostu duże ilości broni. Tak? I do partyzanckiej komunistycznej idzie bardzo dużo wiejskiej młodzieży o bardzo różnych poglądach. Po prostu było tam łatwo o broń. U nich rozdawali każdemu automat, no więc kupę młodych chłopaków z Lubelszczyzny i z Kieleczyzny poszło. Tak? Nie do końca komunistów, a to jest 2-3 tysiące ludzi w porywach. Nie 80-90. To samo jest dorobkiem bojowym. Jak się to naprawdę przejrzy, no to zostanie poniżej 10%. A do tego trzeba doliczyć ten rzeczywisty dorobek. Akcje rabunkowe, morderstwa na działaczach polskiego podziemia, samosądy, zabójstwa, rabunki, pacyfikacje, wręcz pacyfikacje polskich wsi wspierających NSZ czy AK. No ten bilans, jak się tego dokona, partyzantki komunistycznej jest dramatyczny. Ja polecam naprawdę Państwu swoją książkę, bo ja to wszystko dokładnie pisuję. Oddzielne są rozdziały o partyzance komunistycznej, a w ogóle chyba w ciągu najbliższego miesiąca mniej więcej ukaże się mój artykuł w takim tygodniku, w którym często pisuję, w tygodniku Do Rzeczy, o jednym z takich partyzantów, którego dokumenty dostałem już po poprawieniu tego wydania. No to jest kariera niesamowita, od zwyczajnego bandyty rzezimieszka po wojnie stopień generała i w ogóle odmawiał wykonywania, jak dostał jakąś funkcję, gdzie trzeba było czytać i pisać, to odmawiał wykonywania poleceń i uciekał na zwolnienie lekarskie, tłumacząc się ciężkim bólem głowy. No bo nie umiał za bardzo czytać i pisać, prawda? I funkcjonował do lat 80. jak generał. Co to były za kariery w PRL-u, co to byli za ludzie? No to jednym z nich, takim mniej znanym, szeregowym, wcale nie szeregowym, bo w pewnym momencie zastępca dowódcy 12 Dywizji Piechoty, którą dowodził wtedy Wojciech Jaruzelski, więc prawa ręka Jaruzelskiego. Więc takich ludzi tam było mnóstwo, z tej partyzantki wyszło. No to zwykli pospolici bandyci. I to jest i w książce, i ten artykuł też Państwu w najbliższym czasie polecam. Ostatni akcent związany z Polska Partia Robotnicza. Czy wiadomo, jak zginął pierwszy Marceli Nowotko? Tak notabene mieliśmy ulicę w Olsztynie na Marcelego Nowotki, która w tej chwili nazywa się chyba Lipowa. Lipowa, tak. No to bardzo ładna nazwa. Mamy jeszcze wiele miast w Polsce, gdzie jest ulica Nowotki, Teodora Duracza, ulice ZWM-u, Hanki Sawickiej. Także jak Państwo macie Lipową, to jest spory sukces cywilizacyjny. Nie, to jest, no nie mam takiej maniery, takiej ciągoty, żeby próbować za wszelką cenę rozwiązać każdą zagadkę, która moim zdaniem w tym wypadku rozwiązać się nie da. To znaczy tak naprawdę wydaje mi się, że już nie uda się ustalić, kto w końcu zabił Marcelego Nowotkę. Ja tylko twierdzę jedno w tej książce, że, przepraszam bardzo, i opisuję dlaczego moim zdaniem z całą pewnością nie zrobił tego Bolesław Małowiec. Znak zapytania tutaj musi pozostać. Temat dla historyków albo nigdy nieodgadniona historia. Ja jestem sceptyczny, wydaje mi się, że nawet dokumenty sowieckie w tej sprawie niewiele wyjaśnią, ponieważ ci, którzy zabili później Bolesława Małowica, którzy obciążyli go odpowiedzialnością, kłamywali również Moskwę, więc tutaj wydaje mi się, że już prawdy nie dojdziemy. Rozumiem. Przechodzę teraz do cyklu Pana trzech książek, które mają w swoim tytule słowo historia. Przypomnę tytuły: Kłopoty z historią, Nowe kłopoty z historią i Najnowsze kłopoty z historią. Ile tych kłopotów mamy z tą historią? Czemu najnowsze? Czemu nowe? I jaką historię? Mówiąc najkrócej, kolejna książka musiała się różnić tytułem od następnej, żeby się nie myliły, ale to jest tylko mała część prawdy. Generalnie to są 3 tomy mojej publicystyki historycznej z różnych gazet i tygodników, w których pisywałem. No i one jakby dotyczyły nie tylko znajdowanych przeze mnie czasami takich drobnych elementów niezwykle ważnych, dla mnie ciekawych lub wydawało mi się, że są ciekawe, takich tych kawałków rozbitego lustra, różnych, nie nadających się na książkę, ale warto pisania. Ale także to są artykuły jakby będące moim udziałem w bieżących debatach historycznych, czyli te wszystkie sprawy związane z książką o Wałęsie, o różnych kłamstwach, którymi nas tam faszeruje, trochę mniej ostatnio, bo się zmęczył, generał Wojciech Jaruzelski i, no i różni tacy historycy, prawda, którzy no, z czasów PRL-u, z którymi polemizuję, dyskutuję i jak widać, czasami muszę kolegów historyków bronić przed polskimi sądami, bo jak wiadomo, polski sąd obraduje, to życie mienie ludzkie nie jest bezpieczne. Muszę jakby bronić kolegów przed kolejnymi jakimiś sprawami sądowymi panów w todze, którzy uważają, że wiedzą najlepiej wszystko, a nie znają się kompletnie tylko na historii, a często i na prawie. Muszę bronić również swoich kolegów atakowanych, a także muszę no, podejmować polemiki, czasami bardzo ostre, z kolegami po piórze, z którymi się często mocno nie zgadzam. Więc historia będzie zawsze taką chyba takim przedmiotem, w którym będzie wiele sporów, polemik. Ona jest na tyle związana z teraźniejszością, że jest wokół niej mnóstwo interesów politycznych i czasami nawet aparat partyjny potrafi różne służby specjalne i prokuratury uruchomić do rozpraw z historykami, o czym też opisuję, to przynajmniej w swoim chyba przypadku i generalnie no to jest cały czas żywe, tak? To jest przedmiot sporów, debat, historia jest cały czas żywa i no i nie jest historią, tak? Więc dlatego te kłopoty z historią zawsze będziemy mieli. Czy ma Pan zamiar pisać biografię Wojciecha Jaruzelskiego, bo słyszałem... No, to jest mało powiedziane. Zdradzę Panu, że z 20 paru zaplanowanych rozdziałów, takiej cienkiej, popularnej, takiej łatwo dostępnej, taka jest intencja pisania tej książki, łatwo dostępnej dla przeciętnego obywatela i przeciętnego studenta, bo wie Pan, już ładnych parę lat temu stykałem się na egzaminach ze studentami, którzy się urodzili po stanie wojennym, a nawet już z takimi którzy się urodzili po PRL-u, więc oni po prostu nie bardzo wiedzą, co to jest ten Jaruzelski, nie wiedzą, co to jest ten PRL. Intencją tego jest napisanie takiej najprostszej książki, kto to jest Wojciech Jaruzelski, tak? 8 rozdziałów już powstało z 20 kilku zaplanowanych, no ale mam mnóstwo różnych innych projektów, także służbowych, że tam współpracujemy, IPN współpracuje z rosyjskimi archiwami, z których dostaliśmy mnóstwo dokumentów, które muszę opracowywać. Niestety robię za dużo rzeczy naraz, żeby to poszło mi tak gładko i sprawnie, jakbym chciał. Myślę, że na początku przyszłego roku ta książka będzie już mniej więcej gotowa. Myślę, że generał Jaruzelski powinien jej doczekać. Jest to prawda złego stanu zdrowia, ale on jest, jak myśl Marksa, Engelsa, Lenina, nieśmiertelny, więc na pewno doczeka. Nie jest to całkowita nieprawda, rzadko używam aż tak mocnych sformułowań pod tytułem całkowita prawda czy całkowita nieprawda, ale zachowało się na tyle wiele świadectw, dokumentów, zdjęć Jaruzelskiego z okresu przed i po i na tyle jego bliskich członków rodziny z mamą i siostrą, że taka podmiana, jak to takie tam wchodzą takie historyki, byłaby całkowicie tutaj wykluczona zupełnie. A poza tym, no, moim zdaniem ona była niecelowa. Przecież to był człowiek, który był w stanie dla władzy, dla kariery zrobić wszystko. Nie było żadnego powodu, żeby takiego kolesia podmieniać. On sam w sobie był wystarczający do tego, żeby zostać tym, kim został. Także nie było potrzeby takiej. To po prostu był koniunkturalista. Ja napisałem kiedyś taki artykuł, no to jest człowiek, który jest megaloman od najmłodszych lat. Kiedyś napisałem taki artykuł o jego listach z czasów wojny do rodziny, do matki, do siostry, które się przebywały jeszcze w Sowietach wtedy. No więc, proszę Państwa, ten człowiek pisał takie listy pod tytułem, że go wszyscy chwalą, natychmiast go tylko czekają wszyscy, aż on awansuje, siedzi gdzieś na wieży kościelnej i tylko wszystkim tam wydaje polecenia i wszystkim przekazuje, prawda, jakieś informacje i rozstrzyga losy bitew. Pisał, że dowodzi kompanią, a nigdy nie dowodził kompanią, dowodził plutonem. Albo napisał kiedyś do mamy list, że on był pierwszym, który dotarł do morza i napoił konia w morskiej wodzie. Pan spróbuje konia napoić w morskiej wodzie. To proszę Pana, był zawsze człowiek, który megaloman, który dla kariery był w stanie zrobić wszystko. Naprawdę, nie ma żadnego powodu, żeby takiego człowieka na kogokolwiek innego podmieniać. On to miał genetycznie niestety. Zadam pytanie prowokujące trochę. Mianowicie, po co pisać biografię Jaruzelskiego, kiedy on jest przecież napisał? Jest tytuł napisany książki Wojciecha Jaruzelskiego. Dlaczego stan wojenny? Nie wiem, może ktoś z Państwa zna tą książkę. Jest taka. No pan generał pisze dużo i tam tacy koledzy też mu piszą te referaty, on tam wszystko to potem czyta albo rozsyła. Ja usiłowałem z nim po prostu rozmawiać. Wysłałem mu taką propozycję, uważam, że bardzo uczciwą i daleko idącą, to znaczy chciałem każdy rozdział książki wysyłać, albo żeby się ze mną spotkał, albo ją przeczytał i żeby zawarł swoje uwagi, prawda? Jeżeli się z nim zgodzę, to poprawię w książce, jeżeli to nie, to przypiszę, wtedy napiszę, co na ten temat do powiedzenia i tyle, tak? A zostawię swoją wersję. Uczciwy układ? Chyba uczciwy. No ale, proszę Państwa, to jedna z najbardziej chyba porażających rozmów i w ogóle kontaktów, jakie odbywałem. To jest człowiek po prostu betonową ścianę, jakbyście Państwo rzucali piłką mniej więcej. On już moim zdaniem nie jest w stanie rozróżnić, w którym miejscu on kłamie, on chyba wszystko wierzy w to, co mówi. Ja, a propos tego, co on pisze, różnych rzeczy. No, proszę Państwa, dam jeden przykład. Napisał kiedyś, że dostał w czasie wojny dwukrotnie Krzyż Waleczny. Pierwszy dostał po wojnie zaraz, a drugi dostał w 1946 roku jesienią, w czasie, kiedy działał w grupie operacyjnej zwalczającej polskie podziemie i rozwalającej PSL na terenie Piotrkowa. No ale oczywiście we wszystkich książkach, swoich biografiach, tych pisze, że dostał oczywiście w czasie wojny za męstwo i bohaterstwo, tak? To napisałem artykuł z datami, kiedy dostał te odznaczenia, no to napisał kolejne jakieś tam listy, elaboraty i tak dalej. Myśli Państwo, że się coś zmieniło? Nie, dalej, ma te same krzyże walecznych i Virtuti Militari jeszcze, które dostał w latach 60. Też dostał za bohaterstwo w czasie wojny. To jest człowiek, który, no ja już nie wiem, czy on rozróżnia, gdzie jest rzeczywistość, ta jego prawdziwa historia, a gdzie nie, to ten mitoman już chyba nic nie rozumie z tego wszystkiego. Takie mam wrażenie, no bo jeżeli się publikuje dokumenty, że prawda była zupełnie inna, dostał za coś innego zupełnie to odznaczenia, on dalej twierdzi, że było inaczej, no to... Nic nie zmienimy. Nie, nic nie zmienimy. Wie Pan, on książkę, tą teczkę personalną swoją przeczytał wojskową, akt wziął w latach 90, ona jest oczywiście totalnie wyczyszczona i tam wielu ważnych rzeczy nie ma, ale napisał taki elaborat na kilka stron. Czego tam brakuje w tej teczce? No brakuje tych wszystkich wspaniałych opinii, które mu po kolei ci przedwojenni generałowie wszyscy wydawali. Brakuje wielu opinii i wniosków na wysokich odznaczeniach, które miał dostać. I brakuje informacji, że on był 2 razy ciężko ranny w czasie wojny, a tam w każdym wniosku awansowym odznaczeniowym do lat 40. napisane W. Ranny, kontuzjowany nie był. No i nie był, no a on dalej twierdzi, że był 2 razy ranny w czasie wojny. No i co Państwo z tym zrobią? Nic Państwo z tym nie zrobią. Wydaje mi się, że jest potrzeba, skoro no, Pan generał zachowuje taką miłość do faktów w tego typu najprostszych sprawach dotyczących jego biografii. Ja już nie mówię o jego różnej politycznej działalności, interpretacji. No, że jeżeli on sam nie wie naprawdę jak było, no to trzeba dokładnie wszystko opisać, żeby się dowiedział. No. Był Pan współpracownikiem Rzecznika Biura Rzecznika Interesu Publicznego. Przypomnę może dla osób tutaj siedzących, że Biuro Rzecznika Interesu Publicznego miało w tamtych czasach interes prawny, jakim jest lustracja. W tej chwili Biuro Rzecznika już nie istnieje. Funkcję tą przejął Instytut Pamięci Narodowej. I chciałbym Pana zapytać, dlaczego lustracja? Jaki jest jej sens? Po co to wszystko? Po co ta lustracja? Na przykład dla ludzi zgromadzonych tutaj na sali młodych. Po co lustracja? Czy ona jest potrzebna? Czy warto do tego wracać? Czy ma sens grzebać w papierach, szukać kto, kiedy, z kim, dlaczego współpracował lub nie współpracował? I jak to się przekłada na obecny system władzy, polityki i tych osób, które widzimy, oczywiście. Oglądając? Oczywiście, no jako zwolennik lustracji, który kilka ładnych lat zawodowo pracował, przy lustracji, ponieważ pracowałem od samego początku w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego właśnie z panem sędzią Bogusławem Wieńskim. No i potem byłem między innymi zastępcą dyrektora Biura Lustracyjnego IPN i się bez większego żalu z tą funkcją pożegnałem po 2 latach próśb pana Janusza Kurtyki, że mnie stamtąd puścił, bo nie mogłem patrzeć na to wszystko. Państwu o lustracji może jeszcze innym razem albo przy innym pytaniu opowiem. Tak, lustracja jest oczywiście bardzo ważna i z wielu fundamentalnych powodów, nie dlatego, że tam się komuś podoba jakieś grzebanie w teczkach, albo jak napisała tam Michnik, że to tak zachowują się ci ilustratorzy, jak młodzi chłopcy patujący się w toalecie świerszczykami, czy coś takiego tam chyba napisał. Nie pamiętam dokładnie jak to było. No w każdym razie to jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa państwa tak wewnętrznego, jak zewnętrznego, jak i pewnych elementarnych spraw dotyczących sprawiedliwości. Podam może kilka przykładów, tak żeby to było bardzo zrozumiałe. No jeżeli na przykład Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała jakieś środowisko i wielu ludzi wsadziło do więzienia, tak? I się to środowisko zorientowało, że ktoś z nich jest agentem, prawda? No to Służba Bezpieczeństwa, żeby odsunąć podejrzenia od właściwego agenta, rzuciła podejrzenia po prostu na innego człowieka, którego życie zostało zniszczone i po prostu źle skończył, załamał się, rozpił, powiesił i w ogóle, prawda? No to niewiele już można naprawić w jego życiu, ale można przywrócić prawdę i sprawiedliwość w postaci takiej, że w dokumentach jest jasno napisane, jak ta operacja przebiegała i kto naprawdę tych ludzi powsadzał do więzienia i że ten facet nie powinien być dzisiaj prominentnym dziennikarzem polityki, prawda? Chyba się z tym zgadzamy. A z drugiej strony jest to przewrócenie właściwej pamięci temu człowiekowi, który był kiedyś niesłusznie pomówiony, prawda? Więc takich elementów jest bardzo wiele. Tym ludziom po prostu należy się i prawda i sprawiedliwość. Tym, którzy byli pomawiani, których życiorysy często niszczono. Poza tym jest lustracja niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa, właściwego funkcjonowania demokracji i państwa prawa. No bo, znowu przykład, jeżeli iluś tam sędziów i prokuratorów i adwokatów byli agentami SB w tamtych latach, no to ujawnienie, prawda, to oni mogą być szantażowani, tak? Państwo idąc do sądu, do notariusza czy do ważnego urzędnika państwowego, powinniście mieć zagwarantowane to, że on się kieruje tylko i wyłącznie państwa interesem i przepisami prawa, a nie tym, że były jego funkcjonariusz dzisiaj w lokalnej grupie przestępczej i będzie wykonywał nie to, co powinien robić wedle prawa i w państwa interesie, tylko to, co mu każe jakiś bandyta, prawda, bo będzie się bał ujawnienia przeszłości, będzie szantażowany, prawda, czyli dla sędziów, prokuratorów to jest absolutnie oczywista sprawa. Poza tym w polityce, czy jako dziennikarz, osoby, które uczestniczą jako politycy, muszą reprezentować państwa interesy, tak jest model demokratyczny, oni muszą być przejrzyści. To nie może być tak, że oni na przykład przez 20 lat byli agentami wywiadu perelowskiego i dzisiaj ich teczka jest w Moskwie, tak? No bo jak, dla kogo ci ludzie będą pracować? Czyje interesy będą reprezentowali, tak? Czy będą reprezentowali interesy państwa polskiego, czy będą reprezentowali interesy obcego państwa, prawda? Czyli normalne reguły demokracji, czystość, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo zewnętrzne państwa wymaga jak najbardziej troski o ujawnianie tej prawdy. Jeżeli my tego nie zrobimy, to nie jest tak, że to jest nasza tylko wewnętrzna sprawa. Jeżeli my tego nie będziemy ujawniać, nie będziemy pokazywać, jak naprawdę było, no to te dokumenty będą wykorzystywane i przez wiadome mocarstwo, które miało zawsze wszystkie końcówki od komputerów już w latach 80. i także przez tych, którzy te dokumenty sobie prywatyzowali w latach 80. No to jest, proszę Państwa, absolutnie nieuniknione. A jeżeli generalnie będziemy patrzyli na skutki wielu zaniechań ilustracyjnych i tego, że tak naprawdę w Polsce ilustracji nie ma w dalszym ciągu i tak naprawdę nigdy nie było takiej poważnej, no to proszę Państwa, no, raporty amerykańskich służb specjalnych, analityków mówią jasno, że do dzisiaj Rosja wykorzystuje wiedzę z tych papierów, z dokumentów w całej Europie Wschodniej do uzyskiwania korzystnych kontraktów, na przykład w energetyce, i cały czas wykorzystuje swoje aktywa i wiadomości z czasów jeszcze lat 70., 90. do dzisiaj w polityce chociażby energetycznej. No to teraz zagadka do Państwa. Powiedzcie mi Państwo, które państwo płaci najwyższe stawki za rosyjski gaz w całej Europie i na którym miejscu jest Polska. I to by było na tyle. Czyli jeżeli Panią, przepraszam, że tak Panią zaczepię, ale Pani wygląda na osobę najmłodszą na sali, to przepraszam, tak personalnie Panią zaczepia. Pani się czasami mogą różne rzeczy z przeszłości wydawać zupełnie odległe, a nawet z Pani nie popni, ale lustracja także decyduje o tym, czy Pani żyje w praworządnym państwie prawa, ile Pani płaci za gaz. Takie bardzo proste sprawy. To wszystko naprawdę odbija się w cenie energii elektrycznej we wszystkim. Bezpieczeństwo energetyczne państwa, umiejętność polityki prowadzenia bezpieczeństwa, to się wszystko, wszystkich nas dotyczy. Wszystkich nas bardzo dotyczy. Nikt tego nie ucieknie. Nie ma skutku bez przyczyny, można powiedzieć. A jak Pan ocenia stopień, jakość polskiej ilustracji? Mianowicie dodam do tego taki fakt, że składane oświadczenia lustracyjne podlegają weryfikacji sądowej i wtedy, jeżeli jest to nieprawda, jest takie, nie wiem, czy dobrze się tu wyrażę, kłamca lustracyjny. Ile było kłamców lustracyjnych? Czy zna Pan odpowiedź na to pytanie i w związku z tym, jak wygląda jakość tej ilustracji? Oczywiście wprowadzenie tutaj zasad domniemania niewinności i tych oświadczeń lustracyjnych i konieczności udowodnienia krowie, że jest krową, no jest absolutną nieporozumieniem, jest największą klęską lustracji. Problem polega na tym, że 80-90% tak często jest zniszczonych, tych podstawowych, tajnych osób pracownika, i możemy odtworzyć historię poszczególnych agentów z tak zwanego rozbitego lustra, czyli często no, z bardzo różnych elementów, które znajdujemy naokoło. Zanosi się to do sądu, jest 200 donosów takiego człowieka, sędzia się drapie po głowie i mówi, no, ale on nic nie podpisał. No bo nie ma teczki personalnej. No i cześć pieśni. To, co się dzieje, proszę Państwa, przed sądami, to co... Ja kiedyś napiszę książkę o polskiej ilustracji, tylko muszę poczekać, aż paru sędziów jeszcze umrze, bo mają długie ręce i żaden sąd w Europie przed tym nie obroni. Ale to, co ja, proszę Państwa, widziałem od 1998 roku w polskich sądach, to się po prostu włos na głowie jeży. Kto tam orzeka, jaki poziom intelektualny, jakie morale prezentują ci sędziowie, którzy są, no, wydawało mi się, że czasami są nawet zakolegowani z ilustrowanymi, no ale to się w ogóle, no, wyroki, ja Państwu może 2-3 wyroki opiszę, bo taki sprawy jak kasus, jak Marian Jurczyk, to Państwo pewnie znacie, bo to była głośna sprawa medialna, bo mi się w końcu przejadło i wziąłem te dokumenty i opublikowałem w gazecie, a potem zrobiłem z tego książkę z dokumentami Mariana Jurczyka. Tam są jego własnoręczne zobowiązania do współpracy, pokwitowania, przyjęcia pieniędzy itd., itd. I sąd lustracyjny pierwszej instancji uwalił Jurczyka, drugiej instancji uwalił Jurczyka, a Sąd Najwyższy orzekł, że Jurczyk nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, tylko uzewnętrzniał pozorowanie współpracy. Przekładając na język taki bardziej dosadny, trzeba byłoby zapytać, jakby pana sędziego córkę dopadło kilku zbirów w Ściemnej Bramie. Ciekawe, czy mielibyśmy do czynienia z gwałtem, czy uzewnętrznieniem pozorowania gwałtu. Coś w tym stylu. To są tego typu wyroki kuriozalne i to są wyroki wydawane przez Sąd Najwyższy. O, jeszcze jeden mi przychodzi przykład do głowy. Otóż nie ma takiej możliwości, ja takiej technicznej możliwości nie znam, żeby przed sądem lustracyjnym przegrał jakikolwiek sędzia. Kumpla tam nie ruszy. Proszę Państwa, żeby nie wiem jakie dokumenty były. Tam praworządność, powaga sądu, to towarzystwo w ogóle nie ma nic wspólnego z takimi ideałami. Była sprawa przed sądem lustracyjnym. Ja jeszcze pracowałem wtedy, byłem zastępcą dyrektora biura lustracyjnego, no ale pożegnałem się, bo ja już nie mogłem na to wszystko patrzeć po prostu. Chciałem wrócić do nauki. Była pani sędzina, która się nie przyznała do tego, że była funkcjonariuszem Służb Bezpieczeństwa, była jej cała teczka, tak jak z pracy, wiecie Państwo. Napisała podanie o przyjęciu do Służb Bezpieczeństwa, potem okresowo podpisywała taki dokument pod tytułem Opinia służbowa, jako oficer funkcyjny Służb Bezpieczeństwa. Na koniec, po kilku latach, chciała zmienić robotę i napisała podanie o zwolnienie ze Służb Bezpieczeństwa. Teczka z dokumenty, wszystko przez nią, bo tak jak teczka funkcjonariusza. Teczek funkcjonariusza zasadniczo się nie niszczyło, bo to do celów emerytalnych mieli, więc co będą niszczyć. No i ta pani przyszła do sądu i wiecie Państwo, co powiedziała? Że ona spotkała tam pana Rysia chyba na ulicy z komendy i pan Rysio z komendy, który dobrze wie wszystko tam z komendy, to powiedział, że ona, żeby wypełniła oświadczenie lustracyjne, na nie, bo ona w Służbie Bezpieczeństwa żadnej nie była. No to ona wypełniła na nie. Rozumiecie Państwo świadomość prawną takiego człowieka, tak? Sędziny, która wydawała wyroki w imieniu Rzeczypospolitej i tak dalej, nie? No więc sąd lustracyjny wydał taki wyrok, że rzeczywiście, skoro i pan Rysio powiedział, to ona napisała tak, jak pan Rysio powiedział, w związku z tym działała w uzasadnionym błędzie, błędnie wypisała, ale to nie jest jej wina, że wypisała błędnie i jest niewinna, nie jest kłamcą lustracyjnym. I pani wróciła do sądu i orzeka w imieniu Rzeczypospolitej dalej. Jeszcze był taki miś, którego sprawa, nie wiem, czy mogę powiedzieć miś o panu sędziu, to przynajmniej nie wypowiem jego nazwiska. Był taki miś, który miał lokal kontaktowy Służb Bezpieczeństwa i też zachowała się cała teczka. Podpisał umowę z SB, brał regularnie pieniądze, użyczał mieszkanie po prostu, nie na spotkania agentury. Agent jak nic, wedle prawa i przepisów. No więc to było w latach 70. i pan miś przyniósł do sądu lustracyjnego zaświadczenie lekarskie wydane tam kilka miesięcy przed rozprawą w latach 90., żeby było jasne, że w latach 70-74 to miał zaburzenia świadomości. Chciałbym się zapytać, jak to zaświadczenie miało się do tego, że on te 4 lata, czy 5 był wtedy sędzią w sądzie i cały czas te wyroki tam wydawał i w ogóle. I czy ten, kto wystawił to zaświadczenie, pewnie kolega misia, pan psycholog czy jakiś inny psychiatra, czy pan miś miał w latach 90. na to jakąkolwiek dokumentację z lat 70. Myślą Państwo, że sąd lustracyjny to sprawdził? Nie. Sprawa misia została odroczona. Miś jest ciężko chory i w ogóle, i w ogóle. Sprawa pracuje w sądzie cały czas, jest sędzią dalej, ale sprawa lustracyjna, na tyle ile ja ją pamiętałem odchodząc stamtąd, przez lata nic się nie wiedziało. A to sędzią Milewski. A to sędzia Milewski to jest inna para kaloszy, to nie jest lustracja, tylko to jest Bydgoszcz, tak? No tak, to jest, proszę Państwa, takie towarzystwo, to jest taka klasa sędziowska w Polsce i ja to obserwowałem na własne oczy, siedziałem z nimi w pokojach, często słuchałem o czym, jakim językiem rozmawiają, widziałem i słyszałem, co oni rozumieją z tego wszystkiego, co jest w tych dokumentach. No i to jest, proszę Państwa, wstrząsające wrażenie, ja to kiedyś naprawdę piszę. Tak, jak kiedyś naprawdę pisze. Można powiedzieć, że jest to miś na miarę naszych możliwości. To jest cytat z filmu znanego pana Barena. To jest, proszę pana, miś na miarę klasycznego sędziego III Rzeczypospolitej. Pytanie, które kojarzy się też bezpośrednio z lustracją. Kto ma rację? Krzysztof Wyszkowski czy Lech Wałęsa? Ojej, no strasznie to smutny i dramatyczny konflikt. Już się wypowiadałem w tej sprawie w jednej z tych publikacji z tych tomików. No, sprawa jest makabryczna, ponieważ Krzysztof Wyszkowski nie mówi nic, ani słowa poza to, co wiemy z dokumentów. I sądy regularnie przyznają rację Lechowi Wałęsie. Jeżeli jedną z tych tam kolejnych odsłon tych procesów sądowych o naruszenie dóbr cywilnych Wałęsa z Wyszkowskim wygra, no to Wyszkowski, jak będzie miał tam publikować te wszystkie telewizyjne przeprosiny i tak dalej, zostanie skasowany przez komornika na kilkaset tysięcy złotych i pozbawiony dorobku całego życia, dosyć oczywistej chyba faktograficznej sprawie. Nikt już chyba poważnej historii w Polsce nie neguje faktu współpracy Lecha Wałęsy z SB. No nie ma takiego historyka. Ja ostatnio miałem niezwykle przyjemną rozmowę, polemikę z panem profesorem Friszke, który nas też krytykował, ale nie ze wszystkim oczywiście się z panem profesorem zawsze zgadzam, a pan profesor często się z nami nie zgadzał. No ale to jest historyk na tyle z klasą, że pewnym oczywistym faktom zaprzeczać nie może i dyskutowaliśmy sobie w Łodzi na spotkaniu. Po filmie była o Wałęsie, była ta debata. No i pan profesor dyskutował ze mną zupełnie poważnie, otwarcie na temat tego, jak lepiej lub gorzej można było przedstawić w tym filmie sprawę współpracy Wałęsy z SB. Więc nie ma już jakby, nikt nie kwestionuje pewnych oczywistych faktów, no poza polskim wymiarem sprawiedliwości, który... Chciałem właśnie dodać, przecież lustracja przebiegła bez zarzutu. No przecież, oczywiście, że tak. Do sądu byłem, przecież pracowałem wtedy w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, dlatego mi Sławek, który zajmuje się historią Wałęsy, zaproponował współpracę przy książce, bo nie dość, że byłem wtedy zastępcą dyrektora biura i mu zrobiłem jakąś solidną kwerendę, to dwa, znałem te wszystkie sprawy podwodne z tej ilustracji, co jest w tych dokumentach. No więc, proszę państwa, było tak, że do sądu dotarły dokumenty dotyczące postępowania prokuratorskiego o kradzież dokumentów przez Lecha Wałęsę i jego ekipę. Te wszystkie kwity, jak on to kradł, w ogóle jak to wypożyczał, kwitował i w ogóle miażdżące dokumenty świadczące o tym, że główny zainteresowany ukradł akta. No więc co sąd zrobił ilustracyjny na drugi dzień? A przerwał mu sprawę i wydał wyrok. I nikt się nawet nie dowiedział za bardzo, że takie akta są. Tak działa sądownictwo lustracyjne. To jest, proszę państwa, tak to funkcjonuje. Myśmy to w książce dobrze opisali, wydaje mi się. Jest oddzielny rozdział. Ten wyrok oczywiście wydany przez sąd lustracyjny dla mnie jako dla historyka ma znaczenie za przeproszeniem żadne i takie same jak na setki innych wydanych przez te sądy wyroków w tych sprawach lustracyjnych. To jest moim zdaniem jedna wielka farsa, pośmiewisko, które po prostu robi tylko szkody, bo ludzie, którzy są autentycznymi agentami na skutek braku częściowego zniszczenia akt i tej postawy, tej klasy sędziowskiej, dostają wyroki z orłem w koronie, że agentami nie byli. Dostają zaświadczenia fałszywe od polskich sądów. Niektórzy z tego korzystają. Ja już nie będę wracał do sprawy Wyszkowskiego, ale opowiem państwu o innym przypadku, Mariana Jurczyka. Otóż Marian Jurczyk ma ten wyrok, prawda, Sądu Najwyższego, że agentem nie był. Wiecie państwo, co zrobił od razu? W trakcie, kiedy ujawniono po raz pierwszy jego dokumenty, człowiek, na którego donosił, którego nazwisko przewija się w tych aktach, powiedział, tak, to ja rozmawiałem z Jurczykiem i tak dalej, to cztery oczy, nie ma mowy absolutnie, jeżeli taka jest treść rozmów w tych dokumentach, to Jurczyk jest agentem, nie ma co do tego wątpliwości. No Marian Jurczyk, jak dostał ten wyrok z orłem w koronie Sądu Najwyższego, zrobił sprawę temu, na którego mu donosił, o naruszenie dóbr osobistych i zażądał od niego setek tysięcy złotych. Oczywiście wygrał w pierwszej instancji, bo jest coś takiego w polskim sądzie jak powaga rzeczy osądzonej, to znaczy ma wyrok Sądu Najwyższego, kto będzie kwestionował, tak? Ale przywraca mi wiarę sędzia, młody człowiek, który rozpatrywał tę sprawę w apelacji, już wysyłałem mu zresztą dokumenty, byłem jeszcze wtedy zastępcą dyrektora biura do tej sprawy, zażądał dokumentów i sobie obejrzał dokumenty w oryginale i wydał wyrok. Jeden wyrok, tak w skrócie, telegraficznie, jeden wyrok Sądu Najwyższego to kompletnie nie obchodzi. Sprawa jest oczywista jak drut. Marian Jurczyk był agentem i każdy ma to prawo mówić. Odwalił całkowicie ten pozew cywilny Jurczyka i zasądził na jego rzecz wszystkie koszta sądowe. Ale to tacy sędziowie też się w Polsce zdarzają. Ale to chyba taki jeden z pozytywnych przykładów. Także nie wszyscy są tak fatalni. Jak widać są tacy, którym sprawiedliwość jest trochę ważniejsza niż te wszystkie wyroki sądów najwyższych frustracyjnych. Także nie należy tracić wiary. Są jeszcze sędziowie normalni. Są. Niewielu, ale jest. Ten młody sędzia jeszcze jest sędzią? Wydaje mi się, że jest. Ale naprawdę człowiek dla mnie najwyższego uznania po prostu i szacunku. Bożek zgodnie z faktami, a nie z tym, co napisał wyrok Sądu Najwyższego. Tylko, że książki historyczne w szkołach cały czas mówią co innego. Zostawmy tą kwestię, myślę, że historia niech to osądzi. My walczymy też o tą prawdę. Pan jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Dorzucę panu tylko dwa słowa do tego. Bo to jest pewien proces naturalny, to znaczy to, co historycy odkryją, tak, i przeforsują czasami, przewalczą w takich debatach publicznych, czasami bardzo ostrych. Potem idzie do innych opracowań historycznych, czyli kolejnych historyków piszących o danej epoce. Dopiero kolejnym krokiem jest to, że to trafia do podręczników szkolnych. Także to jest jakby pewien proces, tak? No, ten proces w wypadku różnych wydarzeń z polskiej historii ma różną szybkość, to znaczy Jedwabne znalazło się, bez względu na to, co się tam naprawdę stało w tym Jedwabnym, Jedwabne znalazło się po roku czy po 2 latach także w podręczniku szkolnym. Wałęsa już jest w Encyklopedii Solidarności ze stosownym biogramem, w podręcznikach szkolnych już w niektórych sprawa jest, w podręcznikach szkolnych i takich, w których korzystają studenci. Dzisiaj już jest oczywistością to, co napisałem w 2003 roku. Dokonałem pewnej operacji, to znaczy do tej pory traktowano PPR i tą partyzantkę komunistyczną jako część Polski podziemnej, tak? Ja ich wyrzuciłem. Myślałem, że to jest sowiecka agentura WON, to z Polską nie ma nic wspólnego. Dzisiaj to jest absolutnie aksjomat w każdej książce historycznej. Nikt nie podejmuje z tym debaty. To jest pewien proces. To się będzie porządkowanie faktów historycznych. Wchodzenie jakby w dół, w głąb, w poszczególne, w boki, w publicystykę, w opracowania historyczne. To jest pewien proces i no nie od razu to się da wszystko. Ale myślę, że nikt nie będzie kwestionował za kilka lat ani kwestii tej przeszłości Wałęsy, ani już poważnych kwestii. Jeszcze pozostając przy Wałęsie jedno pytanie. Myślę, że Państwo znają Mocna zmiana. Film obalający rządy premiera Olszewskiego. Jaka była rola Wałęsy w tym całym procesie obalania rządu i czy tak naprawdę nie z tego powodu został on obalony, o tym, co mówimy, czyli współpracy i liście agentów, którzy byli wpisani i uchwała sejmowa nie przeszła niestety i nocna zmiana, tutaj przypomnę, polegała na tym, że w nocy nastąpiła zmiana rządów, w której, tak a propos film, dodam tutaj go przedstawiając fakt, znalazł się na tej płycie, dla Państwa mam niespodziankę, osoby 30 sztuk mogą otrzymać ode mnie płytę CD z tym filmem, miły wieczór, można pooglądać i dowiedzieć się w świetle tych faktów, które tutaj Pan Piotr Gontarczyk prezentuje, jak było naprawdę i dlaczego nastąpiła ta zmiana oraz kto brał udział w tej zmianie. Tam są osoby znane dzisiaj. Myślę, że ci, którzy widzieli ten film, dokładnie wiedzą, kto zmieniał, dlaczego zmieniał, z kim zmieniał i kto nie miał skrywić. Tak? Przepraszam, cytat taki tu się pojawia. Może dwa słowa na ten temat. Jaka była rola Wałęsy w tym całym procesie? Oczywiście różni historycy mają różne opinie na ten temat i są historycy, którzy twierdzą, że rząd Olszewskiego już wcześniej stracił poparcie, wobec czego kwestią czasu było jego po prostu dymisja, tak? No ale chociażby sekwencja wydarzeń pokazana w tym filmie, także to, co napisaliśmy w książce, to świadczy dosyć chyba wyraźnie. Ja do tej grupy innych historyków się zaliczam, którzy twierdzą, że to był jeden z najważniejszych elementów kroków podjętych przez prezydenta Lecha Wałęsę i polityków, którzy właśnie szykują się do obalenia rządu i wyznaczają Pawlaka, jest właśnie lustracja. I najgłośniej tam krzyczą Lech Wałęsa, tak, że trzeba ich jutro nie wpuścić. I drugim tu rozgrywającym jest temu Lech, tak, czyli Lech Moczulski. Dziś ostatnio gdzieś tam Leszek Moczulski głosuje, to SB sfałszowała wszystkie jego dokumenty, Kolejna ofiara lustracji. Oni są głównymi rozdającymi i jest jasne, jasne, że kontekst frustracji jest tutaj jednym z najważniejszych wydarzeń, ewidentnie. Kończąc, zadam pytanie. Widzi Pan nadzieję na poprawę sytuacji poprzez lustrację, uporządkowanie tego, co się do tej pory działo w latach ostatnich 30 lat? Już nie, dlatego że wytworzono pewne procedury sądowe i pewne obyczaje. Już się tego nie da odwrócić, dlatego że pamiętam, chociażby miałem do czynienia z 30–40 czołowymi agentami funkcjonującymi do dzisiaj w przestrzeni publicznej. Już w 1998 roku Biurze Rzecznika Interesu Publicznego. Prawie wszyscy wygrali sprawy sądowe. Wszyscy. Oleksy, Kwaśniewski, znaczy nie mogę powiedzieć, czy on był agentem, czy nie, tak? Aleksander Kwaśniewski. Ale wszyscy ci, co do których zdaje się, że Kwaśniewskiego rzecznik nie wnioskował o stwierdzenie, że jest kłamstwem lustracyjnym. Wszyscy ci, co do których czołowych polityków, ministrów, co do których Rzecznik Interesu Publicznego wnioskował, że jednak kłamią, wszyscy oni powygrywali swoje wyroki sądowe. Dochodziło do jakichś kabaretowych scen, kiedy dwóch sędziów z jakichś tam prowincjonalnych sądów na delegacji wydawali wyroki w sprawie urzędującego albo byłego ministra sprawiedliwości. Tak? No to w ogóle śmiech na sali. We wszystkich tych kluczowych sprawach zapadły wyroki uniewinniające i to już jest za późno w tej chwili. O 20 lat za późno i już mówię, wytworzono pewne procedury sądowe, które dały tym ludziom wyroki sądowe i rzetelnej lustracji już takiej tej sądowej, która się toczy, to już jest tylko i wyłącznie farsa. Niestety, taka jest moja opinia w tej sprawie. No coś tam ci ludzie się starają, jakieś sprawy czasami wygrają, tak? No ale to są pojedyncze rzeczy. W wypadku większości dokumentów nie ma i będą tylko wyroki oczyszczające po prostu. To już niestety można robić tylko poprzez działania historyków, czyli ujawnianie akt, po prostu ujawnianie akt. Tylko że to się nie przebija do mediów, ogólnej informacji niestety są skąpe albo żadne, w związku z tym należy do tej prawdy dochodzić samodzielnie, a tu już nie wszyscy potrafią. No ale to dotyka Pan wielu poważnych problemów, na które nie mamy wpływu, na przykład struktura własnościowa i pozycja ideologiczna czołowych polskich mediów. Tak? No tutaj świata nie zmieni się, nie przebije Pan łatwo do przestrzeni publicznej z faktami wobec istnienia takiego rynku medialnego, jak jest w Polsce. To jest już poza tymi, którzy realizują lustrację. To należy się cieszyć, że Pan jest osobą, która potrafi te rzeczy w taki sposób przedstawiać. Zmieńmy temat, chociaż dokończę jeszcze temat Wałęsy jednym sformułowaniem. Może niektórzy z Państwa widzieli, a ja dodam, że na tej płycie jest 30-sekundowy klip, w którym prezydent Lech Wałęsa osobiście stwierdził, że na swoich imieninach gościł swojego oficera prowadzącego. Kapitana Romana Graczyka. Tak jest. Myślę, że... Tak. Pan ma ciekawe rzeczy, niech Pan nie zostawi tutaj na płytę, tak prosiłem, bo ja tego nie mam. Odnoszę się jeszcze do kwestii historia, korzenie, bardzo ważne. W związku z tym, może też niektórzy z Państwa znają, tu się odwołam do Pana wiedzy, ponieważ był Pan autorem, jest Pan autorem artykułu Towarzysz Symion, nieznany życiorys Zygmunta Baumanna. Przypomnę, że w okresie tego roku na Uniwersytecie Wrocławskim była dosyć głośna scena, gdzie młodzież w swoim takim dosyć znaczącym występku pokazała, co chciała, a mianowicie zakłóciła ten wykład prowadzony przez prezydenta miasta Wrocławia. To się nazywa społeczeństwo obywatelskie. Tak, ale okazało się, że niekoniecznie mieli rację, bo interpretacje były różne. Dlaczego w takim razie ci młodzi ludzie występowali z takimi hasłami, nie będę cytował, chodzi o raz sierpem, raz młotem, plus inne tego typu akcenty. Po co to? Dlaczego taki? I skąd się to bierze, że ci młodzi ludzie to robią? I kim jest Pan Bauman w takim razie? No więc to pytanie, dlaczego oni to robią, to przede wszystkim należy było skierować do tych młodych ludzi. Ja spróbuję intuicyjnie pomyśleć, dlaczego oni to robią. Znaczy tak, po pierwsze w 2005 roku opublikowałem dokumenty, które znalazłem zupełnie przypadkiem, bo czegoś innego szukałem, to znaczy teczkę funkcjonariusza KBW Zygmunta Baumana, skończył chyba w stopniu podpułkownika. Dla trochę mniej obytych historią tylko wyjaśnię, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był co prawda ubierany w mundury wojskowe, ale to nie było wojsko, to były siły zbrojne, tak jak jest w Rosji siły zbrojne NKWD, to było wojska wewnętrzne. To był odpowiednik NKWD po prostu i podporządkowane Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, czyli nie było mniemonowi, tak? To jest po prostu organ bezpieczeństwa państwa. Towarzysz Bauman był tam oficerem politycznym, nawet w pewnym momencie wysokiego szczebla. Przypomnę tylko, że KBW w latach 40. zajmowało się, no bo do tego było powołane, niszczeniem polskich oddziałów podziemia zbrojnego. To oni są odpowiedzialni za rozbicie wielu najważniejszych, bardzo znanych oddziałów partyzanckich polskich, za pacyfikację polskich wsi. Jest to po prostu organ zbrodniczy komunistycznego państwa i towarzysz Bauman odgrywał w nim czołową rolę. Mało tego, towarzysz Bauman był jeszcze agentem informacji wojskowej w KBW. To znaczy czymś, co no, bardzo ciężko kojarzy z jakimkolwiek kontrwywiadem. To była po prostu policja polityczna wewnątrz struktur i KBW, i wojska, która po prostu no, nawet do 1944-1945 roku nawet nie była w ogóle podporządkowana jakiejkolwiek polskiej instytucji. Byli to po prostu przebrani w mundury polskie oficerowie sowieccy, którzy byli podporządkowani swoim przełożonym ze Smierczy. To po prostu kompletni przebierańcy byli jeszcze co najmniej do 1945 roku. I Bauman był agentem tej formacji i składał donosy, wszystko na to wskazuje, na kadrę oficerską, na swoich kolegów, na kogo innego miałby donosić. Więc informacja wojskowa została uznana przez Parlament Rzeczypospolitej za organizację zbrodniczą. Ona zajmowała się fingowanymi śledztwami, w których później zapadały przecież wyroki śmierci. To jest straszna organizacja, nie wiem, czy nie gorsza dużo od bezpieki. No więc człowiek ma coś niebywale brudnego i niebywale nieprzyjemnego w życiorysie. Po czymś takim nie powinien być po prostu traktowany jako jakikolwiek autorytet w przestrzeni publicznej. Dla mnie to jest rzecz oczywista i to, że się takiego człowieka zaprasza gdziekolwiek i wygłasza jakieś wykłady, proszę Państwa, no moralności wykłada. Jedną z takich jego teorii moralności jest teoria motyla. To motyl, czyli jakby trzepot motyla zmienia na tyle powietrze, prawda, w sposób nawet nieodgadniony, że ta zmiana, jakby sekwencja zmian na całym świecie jest na tyle ważna, że każdy mały, prawda, takie małe zło, jakie popełniamy, może być, przerodzi się coś wielkiego, czyli uczy o takiej wielkiej moralności. Oczywiście nie dotyczy to jego, nie? Ale takich rzeczy naucza po prostu, coś niebywałego. I w Polsce, jak zadzwoniono do niego, bo się trochę redakcja, do której zaniosłem te papiery, trochę się mocno przestraszyła. Przyznam się początkowo, prawda? Tutaj się w Polsce nie dało ściemniać. W Polsce każdy wie, co to jest KBW, co to jest informacja wojskowa i tak dalej. Mniej więcej. No więc po kilku dniach, w Polsce oczywiście była burza po tych publikacjach moich w 2005 roku. Po kilku tygodniach profesor Bauman, zapytany w Londynie, tam już można ściemniać, nie? Tam już nie wiedzą, co to jest KBW. Myślicie Państwo, się przyznał? Powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia. On po prostu w Polsce realizował wtedy ideały pozytywizmu. Walczył z terroryzmem o nowoczesną Polskę. I tak dalej, i tak dalej. A tak w ogóle to są kłamstwa i wszystko jest zorganizowane w Polsce przez braci Kaczyńskich. Takiego wywiadu. Proszę Państwa, kompletnie zakłamana, bezczelna kreatura. To takiego człowieka w ogóle nie wiadomo jakimi innymi terminami w ogóle nazywać. I taki człowiek z takim życiorysem, tak bezczelny, tak zakłamany, jest traktowany do jakichś bożek. Nie dziwię się, że się znalazła grupa młodych ludzi, która zachowała się po prostu w sposób taki, jak się zachowała, znaczy zaczęła go wytupywać publicznie, żeby się przestał ten człowieczek pokazywać po prostu. Ja troszeczkę rozumiem. Nie dostał, wycofał się z tego. Zresztą ciekawa była sprawa, bo zaprosił mnie wtedy TVN, miałem być skonfrontowany z panem profesorem Hartmanem, który się zasiadł przed kamerą w Krakowie, więc taki byłem nastawiony, że idę na wojnę i tutaj Niemców nie brał w ogóle. I pan profesor Hartman pewnie się zgodził, że w ogóle nie powinien taki ktoś tu przyjeżdżać, dostawać jakiś honoris causa i tak dalej. Więc tylko się zgadzałem z panem profesorem Hartmanem. Chyba pierwszy raz w życiu cały program chyba wyszedł blado, bo się we wszystkim zgadzaliśmy. To bardzo ciekawe. Myślę, że o towarzyszu Semionie Starszych, kto wie więcej. Jeżeli kogoś szczegóły interesują, to te dokumenty po raz pierwszy opublikowałem w takim ozonie, którego wtedy właścicielem był Janusz Palikot, że było fajnie. Przypominam to zawsze z lubością na piśmie, żeby żeby szpilę wsadzić temu panu tam z ryja i penisa. Generalnie opublikowałem je w postaci skanów i dokładnego omówienia w biuletynie IPN z 2005 roku i ten biuletyn jest cały zeskanowany na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w 2005 roku, więc można ten artykuł z dokumentami zeskanowanymi, tą jego teczką, można to sobie obejrzeć. Właśnie przygotowując się do spotkania, pozwoliłem sobie zeskanować się do źródła. Zmieńmy temat. Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć tutaj z panem, to... Dobrze wymawiam? Bejtar? Bejtar, tak. Nie, Betar i Bejtar, można tak i tak. Myślę, że państwo nawet nie wiecie, o co chodzi. Nie wiecie. W związku z tym chciałbym państwu powiedzieć, że pan Piotr Gontarczyk był doradcą historycznym filmu na ten temat. Autorem scenariusza. Film był na zlecenie TVP 2. Długi czas był pułkownikiem tak zwanym, czyli leżał na półcach, nie był publikowany, ale jak się dowiedziałem, jednak poszła emisja raz. W nocy, bodajże chyba 0,30 czy coś takiego, i oglądalność filmu była kilkaset tysięcy osób, więc w ogóle niesamowite. Proszę powiedzieć, co to takiego? Stosunki polsko-żydowskie, tak a propos, pytanie w jakim kierunku, dlaczego? Czy to była prawdziwa partyzantka, po jakiej stronie, walczyła o Polskę, czy o kraj izraelski? Nie wiem. Bejtar to jest organizacja żydowskich radykałów z lat 30. Znaczy, ja w ogóle się państwu zdradzę, że ja się w ogóle bardzo interesuję latami 30, ale nie zawsze mam, no i nie mam czasu do nich wrócić niestety. Mam tam parę rzeczy do napisania, między innymi książkę chciałem o Bejtarze napisać. Zresztą pierwszą książkę, którą napisałem, to było o zajściach polsko-żydowskich w Przytyku w 1936 roku. To łatwo sprawdzić w mojej biografii w 2000 roku, to była moja pierwsza książka. Więc wtedy już badając lata 30 znalazłem coś, co moim zdaniem całkowicie, zawsze mnie takie rzeczy interesowały, z pytaniem dlaczego. Coś, co całkowicie zniknęło z polskiej historii. Właśnie dlatego jest to interesujące. Wykorzeniono to pojęcie, myślę, że państwa to w związku z tym zdziwiło dzisiaj. Ja do tego doszedłem też przypadkowo i w związku z tym chciałem się z państwem podzielić tą informacją. Otóż no, na pewno państwo słyszeliście i czytaliście sporo o polskim ONR, tak? Obóz narodowo-radykalny, RNR, Falanga i w ogóle, tak? Czyli chłopcy przed wojną z ręką z mieczem, w brązowych koszulach, którzy chcieli metodami siłowymi, tak, zmieniać Polskę, Bolesław Piasecki itd. W porywach było ich, jak się udało, wszystkich chyba z Polski zebrać może 3-4 tysiące, 5. Istniała analogiczna przed wojną organizacja żydowska. Tak samo ubierali się w mundury, z pasem w palicyjką, potrafili wyciągnąć rękę w rzymskim pozdrowieniu, powiedzieć Tel Hai, nie inaczej. Chodzili w kolumnach, byli miłośnikami przemocy, swoją lewicę rozwalali za pomocą pałek, kastetów, choćby umundurowani, wszystko to samo. Różnica polega na tym, że było ich 50-60 tysięcy. O co walczyli? Oni walczyli o żydowskie państwo po obu stronach Jordanu. Byli po prostu takim odpowiednikiem ruchów narodowo-radykalnych, faszystowskich w latach 30. No bo mówi się otwarcie, tak, że faszyzmy europejskie to są taka no, dziedzictwo jakby mieszczaństwa, tak, kultury miejskiej, głównie mieszczaństwa. Taka dosyć popularna teoria historyczna, to zapewne prawdziwa. No to jak tego rodzaju fascynacje mogły nie dotknąć najbardziej miejskiego narodu Europy, tak? Tylko że oni z wielu względów musieli zniknąć z historii po wojnie. Utrzymywali bliskie stosunki z włoską Balillą, najlepsze z Benito Mussolini. Mussolini szkolił ich, mieli swoje obozy razem z włoską Balillą i taka włoska jak Hitlerjugend, taka włoska organizacja młodzieżowa Balilla wciągała sobie na marszu swoją flagę, z drugiej strony bejtarowcy wciągali swoją, biało-niebieską i tak dalej. To byli żydowscy radykałowie, którzy z bronią w ręku chcieli po prostu pójść i wywalczyć narodowo-radykalny Izrael. A dlaczego wykorzeniono to z pamięci i książek historycznych? Z wielu powodów. Przede wszystkim po wojnie obowiązywała narracja komunistyczna i w ogóle generalnie z historii wspominano tylko to, co było lewicowe, socjalistyczne, komunistyczne i tak dalej, wobec czego te wszystkie ruchy czy prawicowe partie jakby troszeczkę znikały. No, szczególnie dotyczyło to właśnie społeczności żydowskiej, gdzie taka radykalizm narodowy po piecach trochę się źle kojarzy. Uznano ich po prostu za coś, co no, raczej nie warto wspominać, bo może kompromitujące, bo coś tam. I po prostu Bejtar zupełnie zniknął z historii. zupełnie zniknął z historii. Nie ma żadnej porządnej książki na świecie na ten temat. Film, który zrobiliśmy z Kaczmarkiem, jest chyba bodajże pierwszym na świecie, który zrobiono o Bejdarze, bo udało się jeszcze tam Betarczyków paru znaleźć w Izraelu. Mówią językiem przełomu narodowego, radykalizmu i tak dalej. No, bardzo ciekawa organizacja. Moim zdaniem ten film jest dobry, nie mówię tego dlatego, że sam go robiłem, ale no, nikt tego rodzaju filmu nie nakręcił. Jeżeli Państwo coś chcą się dowiedzieć o żydowskich radykałach, o których ja tutaj jakby nie mam czasu, żeby powiedzieć o no, naprawdę dużej, ciekawej historii, nie tylko polskich Żydów, ale także historii Polski przedwojennej, która całkowicie niemal zniknęła z opracowań, to naprawdę polecam ten film. Zresztą powtarzam jeszcze raz proporcje, tak? ONR kilka tysięcy ludzi, ich było około 50-60 tysięcy przed wojną w Polsce. No i byli naprawdę prężni, silni. Jest taka książka, która jednego z ideologów lub historyków, jak to woli, Polskiej Akademii Nauk, do dzisiaj funkcjonujących, profesor Borejsza, drugie pokolenie, Borejszów, który napisał taką książkę potem Szkoły Nienawiści, o tych wszystkich ruchach narodowych lat 20., lat 30. No i tam powsadzam do tego wszystko, jakieś katolickie organizacje, wszystko, co mu się tylko skojarzyło, powsadzał do tej książki, a na rzecz, gdzie no, wodzem Bejtaru był Włodzimierz Żabotyński, a na rzecz, no to jest tylko w tej książce Żyrynowskiej. Tak do dzisiaj wyglądają książki. Nie ma Bejtaru. Nie ma, proszę Państwa, Bejtaru. To jest pierwszy film. Mam nadzieję kiedyś na ten temat chcę napisać książkę, ale jak... Zachęcam do obejrzenia. Ale ja nie mam czasu, po prostu mam parę rzeczy do napisania. Moje ostatnie pytanie, Pan wspomniał o książce. Jaka następna książka, jaki temat, dlaczego ten? Nie wiem, jaki, ale tego pytam. Nie wiem, wie Pan, nie wiem, dlatego że człowiek ma jakieś tam plany i to nie zawsze może je realizować. Przede wszystkim dlatego, że różne projekty realizuje służbowo i to jest kwestia no niestety priorytetu tych projektów czasami niż książki własne, które chciałbym zrobić. W tamtym tygodniu ukazała się kolejna książka, którą zrobiłem z kolegą Witkiem Bagińskim, wydana przez IPN. To są dokumenty do takiej głośnej afery z lat 70., afera żelazo. Żeśmy puścili dokumenty i Departamentu Pierwszego Wywiadu i dokumenty partyjne. Tak, książka chyba niedługo będzie na rynku. Ja dostałem tuż przed wyjazdem do Poznania, w tamtym tygodniu dostałem pierwsze egzemplarze. Tak? Mam rozgrzebaną biografię Jaruzelskiego. Tak? Oczywiście cały czas marzę o habilitacji, czyli o drugiej części tej książki o PPR-ze, czyli lata 44-48. Służbowo też w tej chwili przygotowuję różne dokumenty z kolegami, które przywieźliśmy z rosyjskich archiwów. No dużo tego jest, dużo. Należałoby coś pokończyć. Czyli habilitacja. No habilitacja wydaje mi się jednak będzie po tym projekcie rosyjskim i po kilku sprawach. Także no mam co robić na następne kilka lat. Mam nadzieję, że życie i czas pozwoli to wszystko porealizować kiedyś. No i tak, Jezu, ja mam planu. Sam nie wiem, że mam tyle planu. Dziękuję Panu za bardzo ciekawe wypowiedzi. Ja wyczerpałem swój katalog pytań. Myślę, że było to dla Państwa o tyle interesujące, że dosyć szybko, treściwie, nierozwlekle starałem się nadać pewną dynamikę i tempo tej rozmowy, dlatego stąd taki klimat, żeby poruszyć jak najwięcej tematów. W związku z tym z mojej strony tyle. Proszę w takim razie, może się nasunęły Państwu pytania, zadawać pytania autorowi. Zapraszam. Skoro o Jaruzelski, może Pan przybliży jeszcze sprawę jego rodziny, bo tutaj na ten temat nie było. Ale co Pana z problemem? To jest typowa szlachta zagrodowa pochodząca z powiatu Wysokie Mazowieckie. Znaczy sam Jaruzelski urodził się na Lubelszczyźnie, ale z tego powodu, że tam przez pewien okres jego ojciec był, no bo to już była bardzo zubożała szlachta. Jego ojciec był po prostu rządcą majątku i tam się urodził Jaruzelski. Natomiast sama rodzina pochodzi tutaj z powiatu na Mazowiecka, ojej. No Jezu, Jezu. Nie. Nie Ostrów Mazowiecka, tylko nie Mińsk Mazowiecki. Zaraz oni dostali herb, herb dostali zaraz jak było osadnictwo w XIV-XV wieku, przekraczano Bóg. Wysokie Mazowieckie, przepraszam bardzo. Z powiatu Wysokie Mazowieckie, nawiasem mówiąc, ta wieś, te najstarsze znane ziemie, skąd Jaruzelscy pochodzili, to jest parafia zresztą Dąbrowa wielka. Na terenie tej samej parafii jest wieś kilka kilometrów, z której inna znana pewnie rodzina Państwu pochodzi i nazywa się Kaczyn. To jest ta sama parafia, Dąbrowa Wielka i Kaczyńscy. Proszę bardzo. Świat jest mały, prawda? Istotnie są kłopoty z historią. Mi się wydaje, panie doktorze, że świadczy o tym chociażby pańska polemika z Rafałem Ziemkiewiczem w 40, jeśli dobrze pamiętam, numerze Do Rzeczy. I pytanie jest, jak dwie osoby, które mówiąc popularnie nadają jakby na tych samych falach, w tym samym czasopiśmie publikujące, prawicowym, mogą mieć tak rozbieżne opinie o sprawach pryncypialnych w historii. Znaczy, mówi pan... Ja nie wnikam, nie tak, będę, to króciutko powiem. Osoby merytorycznie nie będę się wypowiadał. Tak, króciutko powiem. Różni nas z Rafałem Ziemkiewiczem całkowicie podejście do publicystyki, które pan mówi, nie wymieniał pan nazwiska. Chodzi o pana Piotra Zychowicza. No, Rafał Ziemkiewicz, znaczy tak, ja nie mogę opowiadać tutaj, udawać, że nie jestem centrum tego sporu, tak, nie jestem jakby uczestnikiem tego sporu i próbować panu opisywać ten spór obiektywnie z boku, tak. Ja tylko mogę panu powiedzieć tak, że bardzo różnimy się radykalnie. Ja jestem ostrym krytykiem publicystyki Zychowicza, uważam ją z historycznego punktu widzenia niemądrą, szkodliwą, zawierającą dużo błędów, nadużyć i kłamstw, a przede wszystkim jestem przeciwnikiem opisywania ważnych postaci w historii polskiej językiem, absolutnie to jest dla mnie niedopuszczalne, takim językiem magla, na co sobie Zychowicz pozwala. I ja po prostu jestem bardzo ostrym krytykiem tych pomysłów na pójścia na Moskwę, paktu Ribbentrop-Beck, uważam to wszystko za naukową szarlatanerię. Po prostu za rzeczy niepoważne i z gruntu szkodliwe. Rafał Ziemkiewicz ma w tej kwestii zupełnie inne zdanie. On tam artykułował w tej polemice, dlaczego uważa te książki za ważne. No ja tej jego opinii nie popieram i to jest, wie pan, to jest dobre i to świadczy też o pewnej kondycji polskich mediów, że jest jeszcze takie miejsce, gdzie nawet po prawej stronie nie musimy zachowywać tych samych, tak powiem w skrócie po prawej stronie, bo dziennik jest tygodnik prawicowy. Możemy sobie popolemizować, pokłócić się i jeszcze można, bo to wie pan, obszar, gdzie takie spory można w tej chwili prowadzić w jakikolwiek sposób jest coraz jaśniejszy, więc ja to akurat postrzegam jako dobrą rzecz, ale bardzo celnie pan wychwycił, no, że historia będzie zawsze przedmiotem sporu i można się w niej kłócić o różne rzeczy, o różnych autorów i o różny sposób pisania. Ja się z Ziemkiewiczem w tej sprawie radykalnie nie zgadzam. Mam nadzieję, że będę się z Rafałem niedługo widział, chyba na jakiejś imprezie, więc zaplanowany. Mam nadzieję, że żaden z nas nie potraktuje tego osobiście, tylko profesjonalnie. Już się będziemy czasami mocno i radykalnie różnić opiniami. I to chyba dobrze, że tak jest. Znaczy, ja mam nadzieję, że nie. Będę go dopiero widział w przyszłym tygodniu. Ja byłem wtedy poza granicami kraju. Nie widziałem się z nim tego. Nie, ja wierzę, że Rafał to jest wysokiej klasy dziennikarz, człowiek i chyba mój bardzo dobry kolega. Nie wyobrażam sobie innego podejścia do sprawy z jego strony niż uśmiech i profesjonalizm. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Proszę go pozdrowić od Polsztynia. Pozdrowię, z pewnością. Kolega Zychowicz z tej samej bajki, z tej samej gazety. Z tej samej, czy powiem tak, z tego samego tygodnika, tak? Ale jeżeli o mnie chodzi, to z tej samej bajki już na pewno. Bardzo się różnimy prawie we wszystkim. No właśnie, ale to jest postać sama w sobie, więc to już w ogóle zupełnie odrębny temat. Czyli możemy się polemizować, możemy się czasami pokłócić no i takim obszarem sporów jest często historia. Właśnie kłopoty z historią są i będą. Proszę o następne pytanie. Ilustracja, Nekowenca, Wojciech Łuzelski. Nowa historia. Młodych ludzi zapraszam do zadawania pytań. No i zrewanżuje się pani w żaden sposób? Jest okazja. No proszę nie brać tego osobiście, ale staram się rozładować stres. Poczekamy chwilę. Jeśli jeśli Państwo nie będziecie mieli pytań, to... Nie, poruszyliśmy bardzo wiele tematów. No. Udało mi się, myślę, wyczerpać temat rzeczowo i merytorycznie. Ja sobie też zdaję sprawę, że to są wszystko, no, jak Państwo rozumiecie, jeżeli na jakiś tam temat typu PPR pisze się 5 lat książkę, tak, no to wiadomo, że tematu ciężko będzie wyczerpać kilka minut, jeżeli jakąś tam lustracją zajmuje się 7 czy 8 lat, to jest mi czasami bardzo ciężko w jakiejś krótkiej wypowiedzi czasami wyrazić się precyzyjnie i opowiedzieć o wszystkich wątkach, które się tam zaraz przy opowiadaniu jednej historii 10 się następnych otwiera, więc zdaję sobie sprawę, że... A czy Pan poruszył wątek śmierci Bienitas? Nie, w żaden sposób. To tylko z tych wątków, no to nic nowego w tej sprawie się nie dowiemy, poza tym, co już wiadomo, natomiast na pewno jeden z dokumentów ciekawych, który niedawno tłumaczyłem i w tej, jak Państwu opowiadałem, że przygotowuję z kolegami edycję dokumentów rosyjskich archiwów. To między innymi jest bardzo ciekawy dokument, który będzie tam spotkanie Bieruta, jego ostatnie tuż przed śmiercią i wykład dla takich Polaków, tam młodych ludzi, studentów, którzy studiowali wtedy w Rosji. No i on już jest po 20 zjeździe, po potępieniu kultu jednostki itd. itd. I towarzysz Bierut tuż przed śmiercią właśnie potępia kult jednostki, opowiada. Bardzo ciekawy dokument, takiego Bieruta Państwo nie znacie. Bardzo ciekawe, jak to się wszystko potrafiło tak łatwo zmieniać, ale to dopiero nie wcześniej za rok te dokumenty wyjdą. A w sprawie samej śmierci samego Bieruta, no to już tylko to co wiadomo, tutaj nic nowego. No tak, to wszystko mniej więcej już wiadomo, tak opisano i jest mnóstwo różnych teorii na temat rzekomych czy okoliczności jego śmierci. No nie, pewnie umarł na grypę i na serce, ale no, innych dowodów na nic innego nie ma. Nasuwa mi się jeszcze takie pytanie, refleksja zarazem. Czy zasłużyliśmy na taką historię? Czy jesteśmy sobie winni? Czy może jest jakaś siła sprawcza, na którą nie mamy wpływu? Jak Pana zdaniem to można ocenić? Oj, to jest pytanie filozoficzne. Pytanie natury ogromnie filozoficzne. Ja myślę, że jedno i drugie zawsze w historii. To znaczy mamy taką tendencję do nieporządku i do złego rządzenia się. To nic to nowego i w znacznej mierze jesteśmy często odpowiedzialni za własną anarchię i za marną jakość polskich lewic, co chyba dzisiaj widać już nawet w mikroskopie odwróconym do góry nogami, a nie w soczewce, jak marnego formatu ludzie nami rządzą. Takich sobie wybieramy. No ale z drugiej strony jest tu też to, że nie leżymy specjalnie w najlepszym, najbardziej bezpiecznym miejscu na ziemi, miejscu, gdzie się przecinają różne interesy między dwoma zawsze silnymi mocarstwami, które mają tutaj swoje własne interesy. I to też nie jest na pewno dobre. Także myślę, że oba elementy są tutaj ważne. No niestety to, jak się fatalnie rządzą sami Polacy i jak w fatalnym miejscu leżymy, co ma dla nas ogromnie złe konsekwencje. Geopolityczne uwarunkowanie. Tak, jedno i drugie. Jedno i drugie. Oczywiście można się zawsze spierać. Znaczna część tej historii podwodnej pod tytułem, prawda, wpływy mocarstw i tak dalej, czy rzeczywiste intencje wielu polityków, których dzisiaj obserwujemy, one są teraz bardziej oczywiste. Wielu tajemnic nie znamy, co oni naprawdę myślą, z kim rozmawiają. Wielu mechanizmów tych zewnętrznych nie znamy, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, który z tych czynników ma wpływ 51%, a który 49%, ale jedne i drugie nie są dla nas korzystne. A jaka refleksja na temat to, że Niemcy poradzili sobie w Instytucie Gałka, obecnego prezydenta Niemiec, lustracją? Jak Pan ocenia tą lustrację w porównaniu do naszej lustracji? No więc to było bardzo zabawne, ponieważ Niemcy zrobili to bardzo gruntownie, brutalnie i na dużą skalę i tam nie było żadnych dyskusji, tylko było zaświadczenie do widzenia. Po niemiecku zrobili. Oczywiście po niemiecku, a najbardziej to były tutaj, tak mnie potem śmieszyło, jak te niemieckie media, jak one płakały, co się w Polsce dzieje, ta lustracja, te polowanie na czarownicę w ogóle, ta prawica szalejąca, ten kartofel Kaczyński, co oni tam wyprawiają, znaczy generalnie oburzała ich lustracja, ale tylko w Polsce. U siebie przeprowadzili ją dużo brutalniej, z właściwą dla siebie konsekwencją, i porządnie i solidnie. Tak. Może nie pozytywne, ale no, proszę bardzo, jeszcze z pytaniem. Panie Piotrze, jako że Piotr są na Pani w tej chwili, Piotr Gondarczyk, Piotr Spotek, Piotr Zychowicz. Panie Piotrze, ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tego Zychowicza. Pan przed chwilą powiedział, że Pan jest wrogiem takiego uszczypliwego podejścia do pewnych osobowości, prawda? Powiedzmy z czasu II wojny światowej. Ja powiem tak, to znaczy, że nie można ruszać pewnych tematów? Nie, nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że się nie zrozumieliśmy. Znaczy tak, po pierwsze nie jestem przeciwnikiem pisania uszczypliwego. Ja nie wiem, czy Pan mnie czyta, ale ja jestem wyjątkowo perfidny, czasami uszczypliwy i gdybym nie był taki dokuczliwy, nie byłbym sobą, więc dlaczego nie? To raz. Dwa, nie uważam, że jakieś tematy są tematami tabu, o których nie można rozmawiać. Czy ja protestuję przeciwko czemuś innemu, czyli w jaki sposób na ten temat rozmawiamy, tak? No bo jeżeli dyskutujemy o Powstaniu Warszawskim i krytycznie podchodzimy do tych ludzi, no to dyskutujmy. To po pierwsze trzeba pamiętać, że są to często ludzie, jak generał Okulicki, którzy zaczynali jako nastolatkowie w drużynach strzeleckich albo w związku strzeleckim, którzy całe życie byli na służbie Rzeczypospolitej, tak? I zdaje się, że facet zmarł w rosyjskim, w sowieckim więzieniu, jeżeli się nie mylę, prawda? Wojciech Jaruzelski miał bardzo podobną działalność, prawda? Też siedział w bagrach, prawda? No to nieporozumienie zupełne, wie Pan, porównywanie tych dwóch życiorysów jest kompletnym nieporozumieniem. Powiem tylko tak, że jeżeli taki człowiek zmarł na Łubjance i miał taką kartę służby dla Polski, no to można podejmować dyskusję z jego decyzjami politycznymi. Proszę bardzo, jeżeli mamy jakiś inny generał, pułkownik, nie zgadzamy się z jego decyzjami politycznymi itd., to też dyskutujemy z jego decyzjami. No a w jednym wypadku na przykład Zychowicz polemizuje ze swoim negatywnym bohaterem przez to, że opowiada jakąś plotkę z Magla, że on kiedyś publicznie miał powiedzieć o swojej żonie, że jest kotna. To plotka jest. To plotka jest. Nie wiadomo, czy to prawda, czy to nieprawda. I taki historyjek, co tam kto na kogo napluł, w emigracyjnej prasie, w różnych tam, jak załatwiali między sobą różne porachunki w latach 50., 60. w Londynie jeszcze jest bardzo dużo. Ale nie ma żadnego, moim zdaniem, naukowego powodu, poza wzbudzaniem sensacji, żeby niektóre z tych historyjek powtarzać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, żeby nie posługiwać się wyzwiskami. On się posługuje wyzwiskami i po pierwsze, no inwektywami, jak to woli. No i jeszcze, żeby nie oskarżać ludzi o straszne rzeczy bez żadnych dowodów. Piotr Zychowicz pisze na przykład w książce, że na podstawie wywiadów udzielono przez profesora Wieczorkiewicza, no już wtedy śmiertelnie chorego, który stwierdził z całą pewnością, i to Zychowicz jakby powtarza, że generał Okulicki był sowieckim agentem. Nie ma na to żadnych dowodów. To są tylko plotki, to są pomówienia. Wie Pan, jeżeli się generała, dowódcę Armii Krajowej bez żadnych dowodów nazywa sowieckim agentem, no to przepraszam bardzo. To nie jest, co to jest za jakieś naruszanie tabu czy co? To jest po prostu kompletna nieodpowiedzialność. To jest po prostu kompletna głupota. I takich inwektyw, pomówień i kłamstw w jego publicystyce jest mnóstwo, po prostu. To jest taka publicystyka nakręcona po to, żeby dużo tego sprzedać i żeby zrobić pieniądze i pobrylować trochę w mediach. Ja naprawdę jestem bardzo sceptyczny i straciłem złudzenia co do dobrych intencji tych książek, a co do treści, no to mam do powiedzenia tyle, powiedziałem. To jest po prostu szkodliwa głupota. Proszę zwrócić uwagę, Stalin, podpisując z Ribbentropem układ Ribbentrop-Mołotow, doskonale wiedział. Absolutnie, to jest jednoznacznie wynika z dokumentów rosyjskich, że Polacy nigdy nie poszliby z Niemcami na Rosję. Jasne, jest to i oczywiste. I to stawia Stalina i jego decyzje w pewnych kategoriach również moralnych, prawda? Niedługo, to kwestia czasu, bo oni czytają, co się w Polsce dzieje. Generalnie rosyjska historiografia podchwyci pomysł Ribbentrop-Beck i zacznie przekonywać, że w zasadzie dobrze, że myśmy tu z Ribbentropem się dogadali, tak? No bo gdybyśmy się nie dogadali, to Polacy by pokazali, co naprawdę potrafili, co oczywiście było w ich interesie i by zaraz poszli z Hitlerem na Moskwę, tak? No. To jest coś, co Polsce w przestrzeni publicznej międzynarodowej będzie bardzo szkodziło. A poza tym druga sprawa, jeszcze Niemcy, to jest relatywizowanie Niemiec. Przecież to jest państwo zbrodnicze, mordujące miliony budujące komory gazowe, fabryki śmierci i teraz co? No jak mogliśmy się z nim razem dogadać i normalnie być jego sojusznikiem i walczyć po jego stronie, to znaczy, że nie ma tego wszystkiego, tak? Że to nie jest to państwo. To jest także jakiś sposób prywatywizowanie tego, czym były Niemcy Adolfa Hitlera. Ja już nie wspomnę, że cały ten pomysł pójścia na Moskwę to już... Ale no wie pan, to, ale zostawmy na tej teraz Związek Sowiecki, bo otwiera pan kolejne pole na debatę. Ja nie twierdzę, że Związek Sowiecki jest naszym przyjacielem. Ja twierdzę tylko, że pomysły tych książek, że to, w jaki sposób, ile jest kłamstw, inwektyw i pomówień niedopuszczalnych w książce Obłęd 44, skreśla tą książkę moim zdaniem z kręgu poważnych ludzi, znaczy z poważnych książek, przepraszam. Głupota po prostu i bezmyślność tego projektu Paktu Ribbentrop-Beck, jego kompletny brak realizmu i w ogóle jakieś takie mrzonki, on rozpisuje na miesiące, kiedy się wojna potem skończyła, prawda? To wszystko jest mało poważne, powiem tak, i w przestrzeni międzynarodowej, publicznej dla Polski szkodliwe. Bo wewnętrznej przestrzeni ono zastępuje głęboką refleksję nad historią jakimiś takimi bujdami. Jak mamy złą historię, to sobie napiszmy lepszą, tak? Na Moskwę, tak? Bójdy, to jest po prostu bójdy na resorach, a w przestrzeni publicznej bardzo nam szkodzi i tak naprawdę służy interesom Niemiec i Rosji. I nie Polsce. To są bardzo złe, szkodliwe książki. No to się panu chyba trochę wydaje. No musi pan jednak, to się z panem głęboko nie zgadzam. Wydaje mi się, że Rosja toczy z Polską ogromną wojnę na gruncie historii. Dzisiaj się naprawdę toczy wojny nie za pomocą czołgów i okrętów, tylko za pomocą mediów i historii. Niech pan zobaczy, jaką potęgą, ile ma lotniskowców Izraela. Rosja robi to samo, Niemcy robią to samo, każdy to robi, może trochę poza Polską. Ja się z panem zgadzam, bo można, no już wiemy, że Niemcy tą wojnę historyczną wygrali, bo przecież Niemcy w ogóle nie mordowali, tylko hitlerowcy. Tak. Proszę zobaczyć, czy łatwo Niemcom spychać odpowiedzialność z siebie, tak, to pierwsze, a po drugie podzielić się różnymi rzeczami z innymi narodami. I to bardzo ładnie, największą schadenfreude i taką bardzo radość wielką w Niemczech to wywołała książka Jedwabna. Stoszenie, które tego rodzaju szarlataneria robi dla Polski na świecie, jest po prostu porażające. To pokłosie, to wszystko jest straszne. A proszę zwrócić uwagę, gdzie dzisiaj ściga i kogo niemiecki wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o zbrodniarzy nazistowskich. Bo setki tysiące jeszcze żyje nietkniętych u nich w kraju, jeszcze. Oni ścigają Ukraińców teraz. No, ale lustracja nie jest kompromitująca. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich, niemieckich byłoby trochę przypominaniem historii, więc się ściga Dymianuka, jego kolegów. Ukraińców ostatnio tylko ścigają. A co? Można? Ja zadam takie pytanie. Jak powinniśmy Pana zdaniem obchodzić święto 11 listopada? Przed jakimi pomnikami, jakimi uroczystościami i przy okazji jakich faktów historycznych dokumentować to święto? Znaczy wie pan, ja nie wywieszam, trzeba wywiesić flagę biało-czerwoną, to na pewno, na każdym domu. Ja tej flagi nie wywieszam, bo ona wisi 365 dni w roku. Więc nie mam takiego obowiązku, nie mam takiej potrzeby. Natomiast 11 listopada narzuca trochę, co świętujemy, tak? Czyli świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości w 18 roku, prawda? Ale uważam, że te marsze niepodległości, które odbywają się i kwiaty składane i pod pomnikiem Piłsudskiego, pod pomnikiem Romana Dmowskiego są jak najbardziej zasłużone i tak będę o tych dwóch panach zawsze myślał. A 7 października, czy 7 listopada, przepraszam, powołanie Rady Regencyjnej? To można tam różne jeszcze rzeczy wymyślać takie, ale skoro tak, no, mamy utrwalone i uświęcone od wielu lat, wielu pokoleń już święta narodowe, trzeba to wtedy świętować, a tam nie tam cudować, albo jakieś tam, wie pan, orły czekoladowe, jakieś tam różowe baloniki, różne takie tam, to nie, to się inaczej świętuje, konkretne dni i w konkretny sposób. No tak, ale z wami to był zawsze problem. Ja jestem z kongresówki, wie pan. My mamy ulicę 5 stycznia. Proszę bardzo, jeszcze pytania, jeśli komuś się nasunęło, bo przeszlibyśmy do drugiej, milszej części dla niektórych. Ci, którzy zakupią książkę, dostaną autograf autora, a ode mnie płytę. Indywidualną dedykację. Zawsze wpisuję imię i nazwisko, jak ktoś zbliży się. Proszę bardzo. Z przyjemnością. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie tej prelekcji. To ja bardzo dziękuję, że Państwo znaleźli czas dla mnie zawsze w i właśnie i Panu Piotrowi za obecność, przyjazd i możliwość rozmowy. Bardzo dziękuję. Wielkie dziękuję.